Ten materiał jest kompilacją odcinków opublikowanych na Kryminatorium w ostatnich latach. Wybrałem z archiwum 5 spraw, w których doszło do niespodziewanych zwrotów akcji. Premierowe podcasty posłuchasz na YouTube w każdy poniedziałek o 17. Sprawa Martin Wig Magnussen. Martin do Londynu przyjechała kilka miesięcy wcześniej. Urodziła się 6 lutego 1985 roku. Pochodziła z niewielkiej, zamieszkanej przez około 3000 ludzi wysepki, położonej 20 km od Oslo. Jej mieszkańcy uważają, że jest to dobre miejsce do życia i wychowywania dzieci. Młodzi mają wszystkiego pod dostatkiem, a różnych zajęć przez cały rok. Nikt się nie nudzi. Dzieci bez przerwy bawią się w piaskownicy, wspinają na drzewa lub budują domki dla lalek. Zimą lepią bałwany, latem pływają w pobliżu molo. W sąsiedztwie tworzą się przyjaźnie, a najmłodsi trzymają się i bawią razem. Martin od zawsze była aktywna. Łatwo nawiązywała nowe znajomości. Lubiła próbować nowych rzeczy. Zainteresowała się piłką ręczną. Pewnego dnia udało jej się nawet zdobyć tytuł królowej strzelców. Później narodziła się jej pasja do koni i jazdy konnej. Chciała zostać lekarką. Postanowiła, że po ukończeniu szkoły średniej rozpocznie studia medyczne. Najpierw oddała się pracy w butiku w Oslo. Odkładała pieniądze, aby móc wyjechać z Norwegii i rozpocząć życie w innym kraju. Choć uwielbiała swoją rodzinną wyspę, gdzie wszyscy się znali i traktowali jak rodzinę, to wciąż marzyła, aby się z niej wyrwać. W 2006 roku przeprowadziła się do Polski. Została studentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na początku uważała, że podjęła słuszną decyzję. Jednak po pewnym czasie rzeczywistość zweryfikowała jej marzenie. Okazało się, że medycyna i mieszkanie w Warszawie jej nie odpowiadają. Studia były zbyt wymagające, a pobyt w naszym kraju jej nie zadowolił. Oczekiwała od życia czegoś innego. Zmiany jej nie przeszkadzały, więc pomysł kolejnej przeprowadzki był czymś naturalnym. Przeniosła się do Wielkiej Brytanii. Rok później rozpoczęła studia w Londynie. Tym razem zdecydowała się na biznes międzynarodowy. To był strzał w dziesiątkę, bo na tym kierunku od razu poczuła się jak ryba w wodzie. Na uczelni była lubiana. Miała też swoją grupkę zaufanych znajomych. Była bardzo atrakcyjną blondynką o piwnych oczach, w dodatku szczupłą i wysoką. Podobała się mężczyznom, którzy wciąż zabiegali o jej względy. Jednak ona z nikim nie wdała się w jakąś poważną relację. Wszyscy sobie żartowaliśmy, że dla innych dziewczyn w okolicy nie ma już żadnego chłopaka, bo wszystkim podobała się właśnie ona. Martin lubiła imprezy. Często sama organizowała domówki. Przyrządzała wtedy swoje ulubione norweskie potrawy. Zapraszała najbliższych znajomych, z którymi później wychodziła do miasta. W czwartek 13 czerwca 2008 roku również wybrała się na imprezę w Londynie. Chciała uczcić mały sukces osiągnięty na uczelni. Młodzi bawili się w popularnym i ekskluzywnym klubie nocnym. To miejsce było znane z drogich cen. Gośćmi lokalu bardzo często byli znani celebryci. Wejściówki są przeznaczone głównie dla osób medialnie znanych, choć zdarzają się małe wyjątki. Można zarezerwować miejsce w modnej restauracji na piętrze. Jest ona oczywiście bardzo droga, ale pozwala dostać się na główną imprezę. Przy wpuszczaniu ludzi do środka ochroniarze kierują się ich wyglądem. Właściciel klubu chce, aby bawili się u niego najpiękniejsi i najbogatsi goście. Jak kobiecie udało się wejść do tego ekskluzywnego klubu? Podobno jej rodzina była zaprzyjaźniona z najbogatszym człowiekiem w Norwegii. To często ułatwiało dostanie się w różne miejsca, na przykład na takie imprezy. Poza tym, po przeprowadzce do Londynu, Martin rozpoczęła pracę dla znanej i luksusowej marki odzieżowej. Nie można także pominąć tego, że 23-latka przyjaźniła się z młodym mężczyzną, którego poznała na uczelni. Był on synem miliardera z Jemenu.
Miał dzięki temu wiele przywilejów, którymi dzielił się ze swoimi przyjaciółmi. Tego wieczoru bawił się razem z Martin. Być może to on wprowadził ją do tego lokalu. Dziewczyna wyszła z klubu pomiędzy godziną 2 a 3 nad ranem. Świadkowie widzieli, jak razem ze swoim towarzyszem wsiadła do taksówki. Później nikt już jej nie widział. Nie odezwała się do przyjaciół, z którymi imprezowała. Początkowo myślano, że być może za bardzo zabalowała i teraz ma kaca. Albo, że została na noc u swojego kolegi. Jednak kiedy nadeszła sobota, a ona dalej nie dawała żadnego znaku życia, wszyscy zaczęli się martwić. Nie odbierała telefonów, nie otwierała nikomu drzwi. Pojawiło się przeczucie, że musiało stać się coś złego. Kobieta nie była typem osoby, która znikała bez słowa. Zawsze otwarta i komunikatywna, o swoich planach zwykle informowała przyjaciół i rodzinę. Gdyby zamierzała opuścić miasto, z pewnością powiedziałaby o tym znajomym. Mężczyzna, z którym wyszła z klubu, także milczał. Nikt nie mógł się z nim skontaktować. 15 marca zgłoszono na policję jej zaginięcie. Rozpoczęły się poszukiwania. W pierwszej kolejności sprawdzano całą okolicę w pobliżu klubu. Wykluczono również możliwość powrotu do ojczyzny. Następnego dnia funkcjonariusze przeszukali apartamentowiec oddalony około 3 km od lokalu. W piwnicy trafiono na zwłoki kobiety, młodej blondynki. Już wstępne oględziny wydawały się potwierdzać, że ciało należało do poszukiwanej Norweżki. Wtedy do Wielkiej Brytanii przyleciał ojciec, który zidentyfikował swoją zaginioną córkę. Pamiętam dokładnie dzień jej narodzin. Moja żona zawsze opowiadała, że córka bardzo spieszyła się na ten świat. Niestety, równie szybko z niego odeszła. W kostnicy, kiedy musiałem ją zidentyfikować, wyglądała tak jak zwykle. Na twarzy wciąż miała makijaż. Musiałem ją dotknąć, aby upewnić się, że ona naprawdę nie żyje. Jej ciało było częściowo rozebrane. Widniały na nim ślady przemocy, łącznie ponad 40 siniaków i różnych zadrapań. Przeprowadzona sekcja zwłok tylko to potwierdziła, że dziewczyna została zamordowana. Ktoś udusił ją gołymi rękami. Zanim umarła, została zgwałcona. To jednocześnie zasugerowało, że sprawcą był mężczyzna. W dniu imprezy ofiara miała na sobie markowe ubranie oraz drogą biżuterię. Telefon, portfel i inne drobiazgi trzymała w równie drogiej torebce. Na miejscu zbrodni nie odnaleziono żadnej z tych rzeczy. W związku z tym pojawiło się kilka pytań i teorii. Czy gwałciciel i zabójca celowo ukrył te rzeczy, aby uniemożliwić szybkie rozpoznanie dziewczyny? A może zabrał je ze sobą, ponieważ znajdowały się na nich jego ślady, na przykład odciski palców, nasienie lub krew? Zastanawiano się także nad tym, czy przedmioty należące do zmarłej mógł ukraść zupełnie ktoś inny. Może bezdomny lub ktoś, kto przypadkowo natknął się później na zwłoki. Świadkowie, którzy widzieli ją jako ostatni, zeznali, że 23-latka opuściła klub w towarzystwie mężczyzny o arabskim pochodzeniu. Przyjaciele twierdzili, że kobieta bawiła się na imprezie ze swoim arabskim kolegą ze studiów. 21-letnim Farukiem Abdulhakiem. Tuż przed wyjściem zaproponował on całej grupie kontynuowanie zabawy w jego apartamencie. Większość osób odmówiła. Byli zbyt zmęczeni albo pijani. Chcieli wrócić do swoich domów, ale Norweżka jeszcze nie miała dość. Dlatego przyjęła zaproszenie kolegi. Śledczy odkryli, że jego apartament mieścił się w budynku, w którym odnaleziono zwłoki. Oboje studiowali ten sam kierunek. Dużo ze sobą rozmawiali i szybko się zaprzyjaźnili. Spędzali ze sobą dużo czasu. Zdaniem znajomych ofiary, kobieta czasami u niego nocowała. Jednak zapewniała wszystkich, że nie sypiali ze sobą. 23-latka traktowała go wyłącznie jako swojego przyjaciela. Nie chciała, aby został jej kochankiem. On jednak pragnął od niej czegoś więcej niż przyjacielskich spotkań. Najbliższa przyjaciółka ofiary zeznała, że ta dwójka często się widywała i pisała ze sobą. Norweżka uważała go za miłego i zabawnego towarzysza. Potwierdzili to jej znajomi,
którzy dodatkowo opisali go jako spokojnego i nieśmiałego. Dla nikogo nie stanowiło tajemnicy, że podkochiwał się w ich przyjaciółce, choć ona sama stanowczo temu zaprzeczała. Tłumaczyła wszystkim, że między nimi nigdy do niczego nie doszło. Przyjaciele Martin wspominali jedną sytuację, która miała bezpośrednio sugerować, że student jest zainteresowany koleżanką. Próbował ją pocałować, co ostatecznie mu się nie udało. Mimo to dalej się przyjaźnili, a 23-latka nadal uważała go za swojego przyjaciela. Na ostatniej imprezie miał on się jednak zachowywać dość podejrzanie. Ktoś zeznał, że w pewnym momencie wpadł we wściekłość, bo ktoś zrobił im wspólne zdjęcie. Urodził się w Jemenie, ale miał również egipskie pochodzenie. Jego ojciec był miliarderem i jedną z najbardziej wpływowych osób w kraju. Rodacy nazywali go królem cukru, na którym dorobił się bardziej niż na swojej ropie. Pomimo wysokiej pozycji w ojczyźnie i na świecie, zawsze stronił od mediów. Rzadko udzielał wywiadów. Uchodził za osobę nieśmiałą i introwertyczną, podobnie jak jego syn. W gazetach, telewizji czy internecie z trudem można było znaleźć jego zdjęcia. Cenił sobie spokój oraz prywatność. Jednak sprawa zabójstwa Norweżki w Wielkiej Brytanii wszystko zmieniła. Nagle w mediach pojawiło się imię i nazwisko jego syna. Norwescy dziennikarze opublikowali wizerunki obu panów. Od samego początku dużo przemawiało na niekorzyść arabskiego studenta. Po pierwsze, prawdopodobnie był ostatnią osobą, która miała kontakt z Martin. Po drugie, jej martwe ciało odnaleziono w piwnicy budynku, w którym mieszkał. Po trzecie, świadkowie twierdzili, że podkochiwał się w ofierze, ale było to wyłącznie jednostronne uczucie. Czy faktycznie zgwałcił swoją przyjaciółkę ze studiów, a potem ją zabił? Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, śledczy musieli z nim porozmawiać. Nieoczekiwanie pojawiły się jednak komplikacje. Mężczyzna zniknął bez śladu. Nie było go w jego apartamencie. Szukano go wśród znajomych oraz na uczelni, ale bezskutecznie. Dlatego wkrótce wystawiono za nim list gończy. Najbardziej obawiano się tego, że poszukiwany opuścił kraj. 14 marca skontaktował się ze swoim kolegą, którego poprosił o pożyczenie gotówki. Mężczyzna zeznał później, że podejrzany zachowywał się inaczej niż zwykle. Sprawiał wrażenie rozchwianego emocjonalnie. Zupełnie jakby wydarzyło się coś złego. Nie chciał jednak powiedzieć, co go martwi. Żaden z jego znajomych nie miał pojęcia, gdzie mógł być ich arabski kolega. Nagle zapadł się pod ziemię. Usunął wszystkie swoje konta z mediów społecznościowych. Przestał się do kogokolwiek odzywać. Po tamtej imprezie już nikt go więcej nie widział. Nigdy wcześniej nie zachowywał się w taki sposób. To było bardzo dziwne. Podejrzewamy, że mógł wrócić do domu, ale nie mamy co do tego pewności. Policja sprawdziła ten wątek. Teoria mówiąca o opuszczeniu Wielkiej Brytanii okazała się prawdziwa. Kamery na jednym z londyńskich lotnisk zarejestrowały podejrzanego. 14 marca kupił bilet lotniczy do Kairu. Kilka godzin później opuścił Wielką Brytanię. Co stało się później? Śledztwo wykazało, że po przelocie do stolicy Egiptu czekał na niego prywatny odrzutowiec ojca, który zabrał go do Sany, stolicy Jemenu. Inne źródła podają, że 15 marca w Luton, mieście znajdującym się niedaleko Londynu, widziano lądujący samolot odrzutowy, który mógł należeć do najbogatszego człowieka w Jemenie i że dopiero wtedy 21-latek uciekł z kraju. W każdym razie po upływie kilku dni od powrotu do domu uciekinier miał skorzystać z pomocy prawnej. Widziano go w kancelarii należącej do cenionego jemeńskiego adwokata. Jego klientami byli zazwyczaj bardzo bogaci ludzie. Brytyjskie władze znalazły się pod ścianą. Wielka Brytania i Jemen nie mają podpisanej umowy o ekstradycję, więc nie można było formalnie wystąpić o wydanie podejrzanego. Trzeba było cierpliwie czekać, aż mężczyzna z własnej woli wróci do Londynu. Adwokat podejrzanego wydał oświadczenie.
Wynikało z niego, że mężczyzna może zostać przesłuchany przez brytyjską policję, ale wyłącznie na terytorium Jemenu. Sugerowano, że jeśli zostanie on oskarżony o zabójstwo, to proces również odbędzie się w jego ojczyźnie. A w Jemenie za morderstwo mogła mu grozić nawet kara śmierci. Scotland Yard chciał, aby wszystko odbywało się w Wielkiej Brytanii, bo to właśnie w tym państwie doszło do zbrodni. Farouk mógł liczyć na pomoc. Ojciec zapewnił mu nie tylko najlepszego prawnika, ale także wykorzystał swoje rozległe kontakty w świecie krajowych polityków. Wśród jego przyjaciół znajdował się ówczesny prezydent Jemenu. Dzięki temu nad 21-latkiem rozstawiono parasol ochronny. Przebywając w swoim kraju, był praktycznie nietykalny, dlatego przez lata nie opuszczał Jemenu. Wkrótce w brytyjskich mediach opublikowano wersję wydarzeń opowiedzianą przez podejrzanego. Nie przyznał się do winy. Jego słowa przytoczył prawnik. Mój klient przyznaje, że noc z 13 na 14 marca 2008 roku faktycznie spędził w towarzystwie zamordowanej Norweżki. Wspólnie opuścili klub nocny. Później razem udali się do mieszkania mojego klienta, jednak to nie on był sprawcą gwałtu i zabójstwa. Jeżeli nie on, to kto? Czy kobieta wcześniej opuściła jego mieszkanie? A może był świadkiem jej śmierci? Nie wiadomo, czy udzielił informacji na ten temat. Jeśli tak, to nie ujawniono tego w mediach. Po powrocie do Jemenu stał się niewidoczny. Bał się, że ojciec i jego koledzy mogą go nie uchronić. Prawo karne w tamtym kraju jest dość surowe, a sprawa stała się również bardzo medialna. Nie tylko zamordowano, ale również brutalnie zgwałcono młodą kobietę. Gdyby faktycznie oskarżono go o te zbrodnie, groziłaby mu nawet śmierć. Zaczął się ukrywać. Nawet niektórzy członkowie jego rodziny nie wiedzieli, gdzie przebywa. Krążyły różne plotki. Jedne mówiły o tym, że mieszka w domu rodziców. Inna głosiła, że ukrywał się w rodzinnej rezydencji na wsi. Podobno większość swojego dotychczasowego życia spędził w Wielkiej Brytanii. To tam się kształcił i planował zostać w tym kraju na stałe. Przynajmniej do czasu przejęcia od ojca rodzinnego majątku. Wydarzenia z 14 marca zmusiły go do szybszego powrotu do ojczyzny. Władze Norwegii próbowały negocjować z rządem Jemenu w sprawach deportacji podejrzanego. Pierwsze próby podjęto już w roku 2009. Ostatecznie uznano, że zbieg może jedynie sam oddać się w ręce sprawiedliwości. W tym samym roku pojawiły się również doniesienia, że jego ojciec chciał umorzenia sprawy. Za pośrednictwem brytyjskich prawników miał złożyć rodzinie ofiary propozycję. Zapłaci im dużą sumę pieniędzy, jeśli ci odpuszczą i przestaną żądać, by postawiono jego syna w stan oskarżenia. Jak można się spodziewać, rodzice zamordowanej odmówili. Norweska opinia publiczna domagała się aresztowania nie tylko syna, ale także ojca. Uważano, że jemeński miliarder starał się zatuszować przestępstwo i za wszelką cenę wybronić swojego dziedzica. Pojawiło się przekonanie, że ten człowiek jest w pewien sposób również winny. Argumentowano to tym, że pomógł swojemu synowi w ucieczce z miejsca zbrodni, w dalszym ciągu wspierał finansowo i udzielał schronienia. Robił wszystko, aby podejrzany uniknął uczestnictwa w śledztwie prowadzonym przez brytyjską policję. Udzielenie pomocy sprawcy już po dokonaniu przestępstwa, czyli na przykład czynności mające na celu utrudnienie organom ścigania prowadzenia śledztwa, nosi nazwę poplecznictwa i samo w sobie jest przestępstwem ściganym w wielu krajach. Jednak ostatecznie jemeńskiemu miliarderowi nie postawiono żadnych zarzutów, choć zdaniem opinii publicznej nie ulegało wątpliwości, że był winny. Bez niego ucieczka z Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa. Wszystko wskazywało na to, że ojciec posłał po syna swój prywatny odrzutowiec, a później doskonale wiedział, gdzie się ukrywał. Krótko po zabójstwie, w kwietniu 2008 roku, doszło do pewnego przełomu w sprawie. W dniu pogrzebu ofiary aresztowano 50-paroletniego mężczyznę. Był to Brytyjczyk mieszkający w Londynie. Co prawda nie podejrzewano go o bezpośrednie uczestniczenie w zbrodni, ale uznano, że pomagał zabójcy. O tym wątku niewiele wiadomo, choć policja wiązała z nim wielkie nadzieje.
Podejrzany niedługo później opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. Ostatecznie nie postawiono mu żadnych zarzutów. Dowody zebrane przeciwko niemu okazały się niewystarczające. W marcu 2022 roku, prawie 14 lat po zabójstwie, Scotland Yard zatrzymał kolejną osobę podejrzaną o udzielenie pomocy zabójcy. Była to 60-paroletnia mieszkanka Londynu. Kobieta wkrótce opuściła areszt. Nie wiadomo, jak dalej potoczył się ten wątek i czy nadal znajduje się ona w kręgu zainteresowania śledczych. Tak jak w przypadku podejrzenia aresztowania, tutaj również nie zdradzono żadnych szczegółów. Od marca 2008 roku Frauk nie opuścił Jemenu. Kilka lat temu zmarł jego ojciec, bez którego ucieczka przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości nie była możliwa. Mężczyzna próbował żyć tak jak dawniej, ale nie było to możliwe. Widmo oskarżenia o zabójstwo wciąż nad nim wisiało. Chroniło go jedynie to, że nie został oficjalnie przesłuchany. Jego wersja wydarzeń została przedstawiona za pośrednictwem wynajętego adwokata. Obawiał się, że rodzina ofiary znajdzie sposób, by został pociągnięty do odpowiedzialności. Choć zdawał sobie sprawę, że jemeński rząd nie wyda go Brytyjczykom, to nawet w swojej ojczyźnie nie czuł się bezpiecznie. W 2014 roku ożenił się. Niedługo później na świat przyszła jego córka, ale małżeństwo nie przetrwało. Kilka lat później mężczyzna poślubił inną kobietę, z którą również ma dziecko. Ten związek prawdopodobnie także zakończył się rozwodem. Dziennikarze, nie mogąc do niego dotrzeć, skontaktowali się z jego krewnymi. Niektórzy z nich zgodzili się udzielić pewnych informacji. Jeden z mężczyzn opowiedział, jak wyglądała codzienność poszukiwanego, który odizolował się od reszty społeczeństwa i mieszka samotnie. Praktycznie w ogóle nie opuszcza on swojego domu. Jeśli już gdzieś wychodzi, to zawsze towarzyszy mu inna osoba, ktoś z rodziny lub ochroniarz. Przez większość dnia ogląda filmy lub przegląda internet. Większość jego znajomych zerwało z nim wszelki kontakt. Dziś niewiele osób podtrzymuje z nim swoją znajomość. W ten sposób upłynęło mu 15 lat, ale być może niebawem się to zmieni. Wszystko za sprawą pewnej dziennikarki pracującej dla BBC. Z pochodzenia jest Jemenką. To właśnie dlatego zainteresowała się tą sprawą. Miała nadzieję, że podejrzany zgodzi się z nią porozmawiać z uwagi na wiele podobieństw między nimi. Oboje pochodzą z tego samego kraju, ale większość życia spędzili w Wielkiej Brytanii. W 2008 roku kobieta także była studentką. 3 lata później, już jako dziennikarka, poleciała do Jemenu, aby odszukać uciekiniera i z nim porozmawiać. Ale on za wszelką cenę starał się unikać kontaktu z mediami. Tak poradził mu prawnik. Pierwsza próba kontaktu dziennikarki z poszukiwanym była bezowocna. Kobieta otrzymała ostrzeżenie od samych władz, aby nie drążyła tego tematu. Wróciła więc do Londynu i na jakiś czas odpuściła. Nigdy jednak nie zapomniała. Kolejny raz spróbowała dopiero po śmierci jego ojca. Podejrzewała, że to jemeński miliarder zmuszał syna do ukrywania się. Dlaczego? Bo jego aresztowanie okryłoby hańbą całą szanowaną w kraju rodzinę. Poza tym, od czasu do czasu pojawiały się doniesienia, że podejrzany tak naprawdę chciał wrócić do Wielkiej Brytanii, aby zakończyć całą sprawę. Podobno zabronił mu tego ojciec. W 2022 roku dziennikarka zdobyła numer tego mężczyzny. Odkryła również, że posiada on konto w mediach społecznościowych, m.in. na Snapchacie. Napisała tam do niego i cierpliwie czekała. A on nieoczekiwanie odpisał. Już na samym wstępie kobieta zaznaczyła, kim jest i czym się zajmuje. Nie skomentował tego w żaden sposób, kontynuując rozmowę. Dziennikarka starała się zdobyć jego zaufanie. Opowiedziała mu o swoim dzieciństwie w Jemenie, a on zrewanżował jej się tym samym. Stopniowo przechodzili ku meritum i kilka dni później weszli na właściwy grunt. Wymieniali ze sobą wiadomości tekstowe i głosowe, czasami rozmawiali też przez telefon. Z czasem mężczyzna coraz bardziej się przed nią otwierał. Gdy byłem młody, zrobiłem w życiu coś bardzo głupiego. To był mój największy życiowy błąd. Ty wiesz co, bo doskonale wiesz, kim jestem.
nie mogę wrócić do Wielkiej Brytanii. Właśnie z powodu tego, co wydarzyło się tam kilka lat temu. A ty jesteś właściwie ostatnią osobą, z którą powinienem o tym rozmawiać. Przecież jesteś dziennikarką. Na początku mężczyzna nie mówił dokładnie, co takiego się stało. Na pytanie odpowiadał niejasno. Używał nieprecyzyjnych słów. Twierdził, że to był incydent lub wypadek. Nie chciał zdradzać żadnych szczegółów. Twierdził, że niektóre rzeczy nigdy nie powinny zostać wypowiedziane na głos. Mimo wszystko dziennikarka czuła, że mężczyzna zaczyna jej ufać. Pojawiła się nawet szansa bezpośredniego spotkania. Kobieta poleciała do Jemenu, ale do spotkania ostatecznie nie doszło. Podejrzany oznajmił, że mogą się spotkać wyłącznie w jego domu, bez obecności osób trzecich. Reporterka długo się wahała. W końcu to mogłoby doprowadzić do przełomu w sprawie. Jednak z drugiej strony obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Człowiek ten był przecież prawdopodobnym zabójcą. Do swojego domu zaprosił dziennikarkę, która drążyła jego sprawę i mogła udokumentować to, o czym rozmawiali. Po długim namyśle odmówiła. Wróciła do Londynu, ale nie przestała namawiać swojego rozmówcy do zwierzeń i pewnego dnia mężczyzna pękł. Przyznał, że to, co wydarzyło się 14 marca 2008 roku, nie było umyślną zbrodnią, ale zwykłym wypadkiem. Doszło do niego w trakcie zabaw seksualnych. Sam do końca nie był świadomy tego, co się wydarzyło, ale kiedy zdał sobie sprawę, że jego przyjaciółka zmarła, nie potrafił się pozbierać. Twierdził, że oboje tamtej nocy zażyli kokainę. Narkotyk otępił ich umysły, dlatego praktycznie niczego nie pamiętał z tamtej imprezy. Przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci, ale nie do zgwałcenia. Według niego Norweszka dobrowolnie poszła z nim do łóżka. Jej nagła śmierć była tylko zwykłym wypadkiem. Jednak takim tłumaczeniom wyraźnie przeczyły obrażenia znalezione na jej ciele. Na pytanie, dlaczego przeniósł zwłoki do piwnicy, odpowiedział, że sam nie wie, co nim wtedy kierowało. Artykuł BBC został opublikowany pod koniec marca 2023 roku i póki co nie wiadomo, czy podejrzany o dokonanie zabójstwa mężczyzna zamierza oddać się w ręce brytyjskiej policji. Mimo to rodzina ofiary poczuła ulgę, że sprawca w końcu przerwał milczenie. Wciąż mają nadzieję, że pewnego dnia odpowie za swój czyn. Sprawa Rebecky White i Claudii Brenner. Dwudziestoośmioletnia Rebecca White i 31-letnia Claudia Brenner poznały się w 1985 roku na spotkaniu organizacyjnym komitetu odpowiadającego za zorganizowanie Tygodnia Kobiet. Obie były studentkami Instytutu Politechnicznego i Uniwersytetu Stanowego w Virginii. Rebecca studiowała zarządzanie, Claudia architekturę. Obie były wtedy w związkach. Claudia już jako nastolatka wyjawiła krewnym i znajomym, że jest lesbijką. Miała 21 lat, gdy związała się z kilka lat starszą od siebie kobietą. Inaczej było w przypadku Rebeki, która żyła w heteroseksualnym związku i nigdy nawet nie flirtowała z innymi kobietami. Pewnego dnia jej uroda zwróciła uwagę Claudii, która podczas ich pierwszego spotkania nie mogła oderwać od niej wzroku. Jakiś czas później zaczęły się spotykać. Tworzyły związek na odległość. Nie mogąc nacieszyć się sobą każdego dnia, chciały spędzić trochę wolnego czasu wyłącznie w swoim towarzystwie. Długo zastanawiały się, gdzie mogłyby się wybrać na krótki wypad zapewniający im odrobinę prywatności. Pojechały w góry i rozbiły tam kemping. Była idealna pogoda na to, aby spędzić kilka nocy pod namiotem. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jako homoseksualna para często spotykały się z brakiem rozumienia czy niechęcią innych. Nigdy jednak nie podejrzewały, że widok dwóch zakochanych kobiet może podziałać na kogoś jak płachta na byka, a co gorsze, doprowadzić do tragedii. To miał być romantyczny wyjazd tylko we dwie, ale do domu wróciła tylko jedna. Rebecca miała ciemną karnację, ciemne włosy i oczy.
Jej wygląd przykuwał uwagę i ludzie często zastanawiali się, skąd może pochodzić kobieta o tak egzotycznej urodzie. Choć ona sama urodziła się w Stanach, jej matka była Portorykanką, natomiast ojciec Irańczykiem o wschodnioeuropejskich korzeniach. Początkowo pomiędzy kobietami zrodziła się jedynie bliska przyjaźń, którą kontynuowały w późniejszym czasie. Choć Klaudia czuła do Rebeki coś więcej, była przekonana, że jest to uczucie nieodwzajemnione. Myślała, że jej przyjaciółkę nie interesują kobiety. Od czasu do czasu spotykały się w większym gronie znajomych, których łączyły wspólne tematy, takie jak prawa środowisk LGBT czy feminizm. W trakcie jednego z takich eventów Klaudia poczuła, że jej towarzyszka zaczyna odwzajemniać jej uczucia, że przyjaźń ze strony Rebeki przybiera nieco bardziej intymny charakter. Zaprosiła ją do kina. Tak rozpoczął się ich związek, który w dużej mierze trwał na odległość. Obie były bardzo zaangażowane w swoje kariery naukowe. Klaudia otrzymała propozycję wyjazdu na jakiś czas do Izraela w celu przeprowadzenia badań. Rebeka nie próbowała jej zatrzymać. Wiedziała, że gdyby była na jej miejscu, to sama wyjechałaby bez zastanowienia. Po roku Klaudia wróciła do Stanów. Zamieszkała niedaleko Nowego Jorku. W 1988 roku Rebeka dostała się na studia doktoranckie w Pensylwanii. Wiązało się to z przeprowadzką i zwiększyło dystans pomiędzy parą. Nie wszyscy wiedzieli, że jest lesbijką. To je właśnie różniło. Jedna z nich była dumną i odważną lesbijką, świadomą swojej orientacji. Nie czuła potrzeby, aby ten fakt przed kimkolwiek ukrywać. Druga dopiero odkrywała samą siebie. Była nieśmiała i nie chciała niczego manifestować publicznie. Tylko jej najbliżsi wiedzieli o jej preferencjach i o jej związku z kobietą. Odległość między nimi sprawiła, że kobiety poczuły, że się od siebie oddalają. Aby choć przez chwilę pobyć blisko siebie, postanowiły razem wyjechać. Tam, gdzie w końcu będą mogły spędzić czas wyłącznie w swoim towarzystwie. Rebeka uwielbiała góry, dlatego zdecydowała się wybrać na szlak Apalachów. Chciały rozbić namiot gdzieś w lesie i móc nacieszyć się sobą nawzajem oraz otaczającą je przyrodą. 12 maja 1988 roku pojechały do lasu stanowego Misho w stanie Pensylwania. Uznały, że to będzie najlepsza lokacja, ponieważ obie miały do tego miejsca taką samą odległość. Było czwartkowe popołudnie. Rebeka przyjechała pierwsza. Zaparkowała swój samochód na parkingu w pobliżu drogi, której nazwę można tłumaczyć jako Jama Martwej Kobiety. Nazwa nie jest przypadkowa. Na początku XX wieku w tamtejszym lesie doszło do tragedii. Kobieta, która samotnie po nim wędrowała, została ugryziona przez jadowitego węża. Nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc, więc zmarła w męczarniach. Jej zwłoki odnaleziono dopiero kilka dni później. Z czasem miejsce zaczęto utożsamiać z tym tragicznym wydarzeniem. Jednak dwie zakochane studentki nawet nie zwróciły uwagi na tę niecodzienną nazwę. Dopiero później jedna z nich uzmysłowiła sobie, że to mogła być zapowiedź nadchodzącej tragedii. Kiedy po długiej rozłące w końcu się spotkały, były szczęśliwe. Szybko znalazły dla siebie idealne miejsce, w samym środku lasu, daleko od cywilizacji i innych ludzi. Były przekonane, że poza nimi nie było tam nikogo. Nie widziały innych namiotów, nie słyszały cudzych głosów. Rozłożyły namiot, rozpaliły ognisko, a potem położyły się spać. Kiedy następnego dnia przebudziły się, postanowiły zrobić śniadanie. Było upalnie, więc obie nie miały na sobie żadnych ubrań. Klaudia gotowała wodę na herbatę, a Rebeka poszła skorzystać z toalety postawionej niedaleko miejsca, w którym obozowały. Wtedy okazało się, że nie były tam same. Na swojej drodze spotkała 20-paroletniego mężczyznę, który poprosił ją o poczęstowanie papierosem. Poczuła się bardzo niekomfortowo. Stała zupełnie naga na wprost nieznajomego. Odpowiedziała mu, że nie pali i szybko wycofała się do swojego namiotu. Powiedziała swojej dziewczynie, żeby się ubrała, bo w pobliżu kręci się jakiś dziwny człowiek. Miała do niego złe przeczucia, choć nie potrafiła tego dokładnie wytłumaczyć. Była zdenerwowana, ale starała się nie panikować.
zaproponowała, aby zwinęły namiot, spakowały swoje rzeczy i przeniosły się w jakieś inne miejsce. Tam, gdzie będą mieć pewność, że nikogo nie spotkają. Jako lesbijki wielokrotnie spotykały się z homofobią, zwłaszcza ze strony mężczyzn. Nie czuły się więc bezpiecznie, wiedząc, że w okolicy kręci się ktoś obcy. Zwłaszcza taki, który sprawiał niezbyt dobre pierwsze wrażenie. Postanowiły jak najszybciej oddalić się od tego mężczyzny. Jednak szukając nowego miejsca w lesie, znów go spotkały. Rebeka z grzeczności zamieniła z nim kilka słów, a potem miło się pożegnała. Chwilę później ich ścieżki skrzyżowały się ponownie. Wtedy obie kobiety poczuły dziwny niepokój. Rozmawiały ze sobą, przyglądając się mapie. Nagle usłyszały za swoimi plecami męski głos. Pytał, czy się nie zgubiły. Odwróciły się. Wtedy zauważyły, że mężczyzna, którego już wcześniej spotkały, tym razem trzymał w ręku strzelbę. Przerażone odpowiedziały, że znają drogę, a następnie zaczęły iść przed siebie, jak najdalej od uzbrojonego nieznajomego. Co jakiś czas oglądały się za siebie. Sprawdzały, czy ich nie śledzi. Odetchnęły z ulgą, kiedy okazało się, że mężczyzna nie depcze im po piętach. Próbowały wytłumaczyć sobie wszystko w sposób jak najbardziej racjonalny. Uznały, że człowiek ten po prostu wybrał się na polowanie. To niemożliwe, aby je śledził. Na pewno nie chciał im zrobić krzywdy. Przecież takie rzeczy dzieją się tylko w filmach. W końcu doszły do miejsca, w którym rozbiły namiot. Rozłożyły koc i położyły się na nim. Zapomniały już o nieznajomym, który je tak przestraszył. Wyrzuciły go z pamięci. Zaczęły rozmawiać o swoim związku. W obawach, że może się rozpaść przez to, jaki styl życia prowadziły. Nie chciały jednak skupiać się na negatywach. Wolały spędzić ten czas w miły sposób i mieć dobre wspomnienia. W pewnym momencie zaczęły się całować. Nie zdawały sobie sprawy, że tajemniczy gość leżał ukryty w trawie i przyglądał się, jak dwie kobiety oddają się chwili czułości. Było ciepło. Słońce przebijało się przez korony drzew i padało na ich twarze. Wszędzie można było słyszeć ćwierkanie ptaków. Nagle tę idylliczną chwilę przerwał huk wystrzału, przeszywający ból i lejąca się krew. Mężczyzna ze strzelbą stał w odległości około 25 metrów od pary. Wystrzelił 8 pocisków. 5 z nich dosięgnęło Klaudię. Pierwszy zranił ją w ramię, drugi i trzeci w szyję, czwarty drasnął ją w twarz, a piąty czubek głowy. Dwa kolejne dosięgnęły Rebekę, jej głowę i plecy. Ostatni, ósmy pocisk chybił. Choć Klaudia została poważnie ranna, znalazła resztki sił, aby wstać. Kiedy uznała, że strzelec oddalił się z miejsca zdarzenia, wyciągnęła ręcznik z plecaka. Przyłożyła go do rany na ramieniu, z której sączyła się krew. Spojrzała na swoją dziewczynę, która, choć została postrzelona mniej razy, była w znacznie gorszym stanie. Jedna z kul przebiła jej wątrobę. Kobieta próbowała postawić ją na nogi, aby razem mogły pójść poszukać pomocy. Jednak Rebeka nie była w stanie ustać na własnych nogach. Jej obrażenia były znacznie poważniejsze. Klaudia oparła ją o pień drzewa i okryła śpiworem. Obiecała, że jak najszybciej sprowadzi pomoc medyczną i policję. Nie chciała jej zostawiać, ale nie miała wyjścia. To była jedyna szansa na ratunek. Przeżywała najgorsze chwile w swoim życiu. Obawiała się, że sprawca nadal ukrywa się w krzakach i tylko czeka, aby ponownie zaatakować. Bez przerwy się rozglądała. Spodziewała się tego, że uzbrojony mężczyzna w każdej chwili może stanąć na jej drodze. Musiała wydostać się z lasu, znaleźć drogę i zatrzymać przejeżdżające auto. Przez nerwy i ból nie mogła opanować drżenia własnego ciała. Dzięki mapie udało jej się dotrzeć do najbliższej drogi. Widząc zakrwawioną kobietę, jeden z kierowców zatrzymał się. Zawiózł ją do szpitala, gdzie powiadomiono policję. Nieco później pędząca na sygnale karetka dotarła do Rebeki. Niestety na udzielenie jej pomocy było już za późno. Kobieta zmarła wskutek dwukrotnego postrzelenia. Śmiertelna okazała się kula, która trafiła w jej plecy i przebiła wątrobę.
Sekcja zwłok wykazała, że obrażenia były na tyle poważne, że nawet w przypadku udzielenia jej natychmiastowej pomocy, kobieta i tak najprawdopodobniej zmarłaby. Klaudia miała znacznie więcej szczęścia. Co prawda została postrzelona m.in. w ramię i szyję, ale przeżyła. Po długiej hospitalizacji wróciła do zdrowia. Podczas jej pobytu w szpitalu odwiedził ją rysownik FBI, który otrzymał zadanie przygotowania portretu pamięciowego sprawcy. Kobieta zapamiętała pewne szczegóły jego wyglądu. Był to nieco młodszy od niej 20-kilkuletni mężczyzna. Miał potargane, kręcone włosy w kolorze brązu. Był wysoki i szczupły. Jego kości policzkowe były uwydatnione, a niebieskie oczy głęboko osadzone. Na podstawie rozmowy z ofiarą udało się stworzyć jego portret pamięciowy. Kobieta potwierdziła, że rysunek bardzo przypomina sprawcę. Portret trafił do wszystkich najważniejszych mediów w Stanach. Podobiznę strzelca z lasu opublikowano w gazetach i w telewizji. Śledczy mieli nadzieję, że mężczyzna nie uciekł z kraju, bo to bardzo utrudniałoby jego schwytanie. Człowiek z portretu pamięciowego do złudzenia przypominał znanego stróżom prawa złodzieja. Stephen Roy Carr od dawna był poszukiwany listem gończym przez policję z Florydy, ale wciąż pozostawał nieuchwytny. W pobliżu miejsca zbrodni odnaleziono nóż i amunicję, które, jak podejrzewano, należały do sprawcy. Detektywi nie mieli pojęcia, że zabójca ukrył się wśród pewnej protestanckiej wspólnoty religijnej, słynącej ze swoich surowych reguł. Menonici ograniczali swój kontakt ze światem zewnętrznym, który uważali za grzeszny i zepsuty. Nie oglądali telewizji, nie czytali gazet. Zabójca o tym wiedział, dlatego był przekonany, że przebywając wśród nich uniknie sprawiedliwości. Spodziewał się, że ludzie, którzy dali mu schronienie, nigdy nie dowiedzą się, że jest on poszukiwany przez policję. Nie wziął jednak pod uwagę tego, że w tej wspólnocie znajdzie się buntownik nieprzestrzegający narzuconych zakazów. Jeden z wiernych po kryjomu oglądał telewizyjne wiadomości i był dość doskonale zaznajomiony ze sprawą ataku na dwie kobiety. Dobrze zapamiętał portret pamięciowy sprawcy. Rozpoznał w nim człowieka, który od niedawna przebywał w jego otoczeniu. Dlatego do nas zadzwonił. 23 maja policja ujęła poszukiwanego zabójcę. Stephen Roy Carr prowadził niecodzienny tryb życia. Dlatego wszyscy postrzegali go jako lokalnego dziwaka. Nazywano go człowiekiem znikąd lub mężczyzną z gór. Nigdzie nie pracował, nie miał stałego miejsca zamieszkania. Gdy było ciepło, nocował w jednej z jaskiń w pobliżu miejsca zbrodni. Często polował na zwierzęta i nosił przy sobie strzelbę. Jako nastolatek został wyrzucony z domu. Był typem samotnika, który nie miał zbyt wielu przyjaciół. Mówił niewiele. I znacznie lepiej czuł się w towarzystwie dzieci niż dorosłych. Nie potrafił nawiązać żadnych relacji z kobietami, co było przyczyną jego frustracji. Mimo wszystko, nigdy nie sprawiał wrażenia osoby zdolnej do wyrządzenia komuś krzywdy, a już na pewno nie do popełnienia zabójstwa. Wśród tych, którzy go znali, uchodził za spokojnego i stroniącego od używania przemocy. Ale miał także drugą twarz, o której nikt nie wiedział. Przed 1988 rokiem zaatakował staruszkę. Okradł ją i ugodził nożem. Kobieta na szczęście przeżyła. To za to przestępstwo był poszukiwany listem gończym. Później tłumaczył swój czyn potrzebą zdobycia pieniędzy. Tuż po popełnieniu zbrodni w lesie odwiedził dom swoich znajomych, którzy czasem udzielali mu schronienia, karmili go czy pozwalali się wykąpać. Przyznał się im, że zrobił coś złego. Nie sprecyzował, co dokładnie miał na myśli, a oni nie dopytywali. Niedługo później opuścił ich dom. Ukrył się wśród wspólnoty, skąd trafił w ręce policji. Początkowo nie przyznawał się do winy. Jakiś czas później w lesie odnaleziono jego strzelbę. Była celowo uszkodzona i zakopana. Badania wykazały, że to właśnie tej broni użyto jako narzędzia zbrodni. Mężczyzna zeznał wtedy, że ktoś ukradł jego rzeczy razem ze strzelbą. Nie wiedział, kto to zrobił, ale jego zdaniem to właśnie ta osoba powinna zostać oskarżona o zabójstwo.
Policjanci nie uwierzyli, więc zmienił swoją wersję. Wpływ na to miał również fakt, że jedna z kobiet przeżyła. Początkowo był pewny, że obie kobiety zginęły. Gdy dowiedział się, że było inaczej, był w szoku. Domyślił się, że to właśnie dzięki zeznaniom tej kobiety, która przeżyła, został schwytany. Podczas drugiego przesłuchania twierdził, że tamtego dnia wybrał się na polowanie, ponieważ o tej porze roku okoliczne lasy są pełne dzikiej zwierzyny. Tropił jelenia i gdy go zobaczył, wystrzelił kilka razy. Gdy zorientował się, że przez przypadek postrzelił dwie kobiety, był przerażony. Przysięgał, że nie chciał ich skrzywdzić. Był w szoku, dlatego uciekł, nie powiadamiając odpowiednich służb o wypadku. Steven obawiał się, że może zostać skazany na najwyższy wymiar kary, czyli na śmierć. Aby tego uniknąć, postanowił pójść na ugodę z prokuratorem. Zrezygnował z procesu w zamian za przyznanie się do winy oraz dożywotnie pozbawienie wolności. Jednak jego obrońca z urzędu robił wszystko, aby wywalczyć dla swojego klienta znacznie łagodniejszy wyrok. Jak się okazało, prawnik miał takie same poglądy na temat homoseksualizmu jak oskarżony. Obaj byli zagorzałymi przeciwnikami związków jednopłciowych, dlatego uratowanie zabójcy przed dożywociem stało się dla prawnika najwyższym priorytetem. Po namowie obrońcy Steven kolejny raz zmienił swoje wyjaśnienia. Przyznał, że celowo postrzelił ofiary, ponieważ zdenerwował go widok dwóch kochających się ze sobą kobiet. Stwierdził również, że celowo robiły to na jego oczach i w ten sposób szydziły z niego. Jego zdaniem zachowanie dwóch lesbijek było aktem prowokacji, który wywołał u niego niewytłumaczalną wściekłość. Obrońca chciał, aby dopuszczono dowody przedstawiające problemy oskarżonego na tle psychoseksualnym. Oskarżony miał kilkukrotnie paść ofiarą przemocy seksualnej. Jako dziecko został kilka razy wykorzystany przez dorosłą osobę. Przebywając w więzieniu, został zgwałcony przez współwięźnia, co miało tłumaczyć jego niechęć do stosunków homoseksualnych. Poza tym w dzieciństwie miał być szykanowany w szkole przez rówieśników z powodu jego matki, która wdała się w romantyczną i seksualną relację z kobietą. Zdaniem obrońcy te wydarzenia wpłynęły na jego dorosłe życie i sprawiły, że nie potrafił nawiązać bliższych relacji z kobietami. Sędzia nie chciał brać tego materiału pod uwagę. Uznano, że nawet jeśli wszystkie te sytuacje naprawdę miały miejsce, to nie dały oskarżonemu przyzwolenia na zabicie. Sprawę potraktowano więc jako zbrodnię wymierzoną w mniejszość seksualną, czyli motywowaną nienawiścią i uprzedzeniami. Prawo nie uznaje homoseksualizmu i stosunków homoseksualnych jako prowokacji, która wystarczy do tego, aby wyłączyć bezprawność czynu. Każda racjonalna osoba, której nie podobałby się taki widok, powinna po prostu zaprzestać obserwacji i opuścić miejsce, w którym doszło do takich czynności. W październiku 1989 roku zapadł wyrok. Steven Roy Carr został uznany za winnego zabójstwa Rebeki i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Dwa lata później skazany odwołał się od tego wyroku, ale Sąd Najwyższy stanu Pensylwania odrzucił wniosek, odbierając osadzonemu nadzieję, że kiedykolwiek wyjdzie na wolność. Najważniejszym dowodem były zeznania kobiety, która przeżyła ten krwawy atak. Na ciele Claudii pozostały blizny, które każdego dnia przypominają jej o tym, co tamtego dnia się wydarzyło. Było to najbardziej traumatyczne doświadczenie w jej życiu. Nie tylko otarła się o śmierć, ale straciła osobę, z którą pragnęła spędzić resztę życia. Przez długi czas nie była w stanie mieszkać sama. Potrzebowała wsparcia przyjaciół oraz towarzystwa. Często nawiedzały ją koszmary, w których widziała wykrwawiającą się przyjaciółkę lub wyraz twarzy zabójcy. Kilka lat później jedna z dziennikarek pomogła Claudii napisać książkę, w której szczegółowo opisane zostały tamte tragiczne wydarzenia. Następnie ukończyła studia i rozpoczęła pracę jako architekt. Zaangażowała się w aktywizm sprzeciwiający się przestępstwom motywowanym uprzedzeniami i homofobią. Wielokrotnie sprzeciwiała się swobodnemu dostępowi do broni.
Jej zdaniem brak kontroli nad tą kwestią jest niebezpieczny dla amerykańskiego społeczeństwa, zwłaszcza dla przedstawicieli najróżniejszych mniejszości, które jej zdaniem szczególnie są narażone na przemoc. Sama doświadczyła tego na własnej skórze i do dziś chętnie bierze udział w dyskusjach na ten temat. W 1994 roku została matką. Synowi nadała imię Ruben na cześć zmarłej Rebeki. Steven przebywa w zakładzie karnym, którego najprawdopodobniej nigdy już nie opuści. Sprawa Jeanette De Palme. Lata 70. chyba najbardziej kojarzą nam się z kolorowymi ubraniami, dzwonami, muzyką disco i rozkwitem rocka. Dało się wyczuć duży wpływ kultury hipisowskiej, która została zapoczątkowana w latach 60. Młodzi ludzie sprzeciwiali się obowiązującym normom społecznym i konformizmowi. Chcieli podążać własnymi ścieżkami. Jednak nie wszyscy to popierali. Powstała opozycja do tego i równie głośno słychać było głosy, które dostrzegały wśród hipisów i pacyfistów niebezpieczne oznaki, takie jak chociażby czczenie szatana. Początkowo oskarżenia o satanizm były sporadyczne i osoby, które wysnuwały takie podejrzenia, były traktowane jak histerycy. Nie brano ich na poważnie, ale wkrótce miało się to zmienić. Amerykanie byli wstrząśnięci zbrodnią, do której doszło w sierpniu 69 roku w rezydencji znanego reżysera Romana Polańskiego, kiedy jego ciężarna żona Sharon Tate i czwórka innych osób zostali zamordowani przez członków sekty, na której czele stał Charles Manson. Zaczęto wtedy poruszać tematy związane z sektami, kultami, oddawaniem czci złym siłom itd. Kiedy dochodziło do krwawych zbrodni albo innych tajemniczych zdarzeń, jak na przykład zniknięcia, ludzie doszukiwali się ingerencji diabła. Znaki, takie jak pentagramy czy odwrócone krzyże, były wręcz zakazane i wzbudzały ogromny niepokój. Podobno w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 60. i 70. liczba egzorcyzmów zwiększyła się aż o 50%. Z czasem zaczęto mówić o satanic panic, czyli satanistycznej panice, której apogeum sięga lat 80. i początku 90., ale zalążki widać było już wcześniej. Pewnie kojarzycie ten motyw z popkultury, gdyż twórcy filmowi oraz pisarze do dziś chętnie po niego sięgają. Jest to wręcz kanon w filmach grozy i horrorach. Taki wątek pojawił się nawet w ostatnim sezonie Stranger Things. Dziś może to wydawać się paranoją, ale dekady temu Amerykanie traktowali to bardzo poważnie, czego dowodem są przede wszystkim sprawy kryminalne. Jako koronny przykład przytacza się sprawę śmierci nastolatki ze stanu New Jersey. Jeanette De Palma za życia była postrzegana jako trochę tajemnicza dziewczyna, pełna sprzeczności, intrygowała wielu rówieśników. Jej śmierć również okazała się owiana pewnym sekretem i mrokiem. Śledczy i dziennikarze ulegali narracji, która odpowiadała wyobrażeniom popularnym na początku lat 70. Jednak jak było naprawdę? Jeanette De Palma przyszła na świat 3 sierpnia 56 roku. Była szóstym dzieckiem swoich rodziców. Łącznie doczekali się siódemki. Rodzina w tamtym czasie mieszkała w miejscowości Newark w stanie New Jersey. Później chwilę pomieszkali w Rossell, by ostatecznie osiedlić się na stałe w Springfield. Matka zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Z kolei ojciec, pochodzenia Włoch, prowadził warsztat samochodowy. Pod względem finansowym radzili sobie na tyle dobrze, że było ich stać na zakup dużego domu, który był w stanie idealnie pomieścić tę 9-osobową rodzinę. Dużą rolę w ich życiu odgrywała wiara. Każdy w okolicy wiedział, że są katolikami, chodzącymi co niedzielę do kościoła i modlącymi się przed każdym posiłkiem. Jednak za zamkniętymi drzwiami miało rozgrywać się piekło.
Kilkukrotnie ja i moi koledzy z komendy dostawaliśmy zgłoszenia o tym, że w ich domu doszło do awantury. Matka i ojciec mieli się kłócić, dochodziło do aktów agresji i przemocy. Kiedy już zjawialiśmy się na miejscu, matka stała w drzwiach i nie chciała nawet nas wpuścić. Prowoderem kłótni był zazwyczaj mąż i ojciec, który miał psychicznie i fizycznie wyżywać się na żonie. Czy przemoc dotyczyła też dzieci i w tym Janet? Tego nie wiadomo, ale w późniejszym czasie sporo o tym spekulowano. Sąsiedzi zwrócili uwagę na to, że członkowie rodziny De Palma rzadko kiedy wychodzili z domu. Mieszkali w okolicy, w której wszyscy dobrze wzajemnie się znali i lubili się integrować. Ta niechęć wobec kontaktów z innymi wzbudziła kontrowersje i plotkowano, że ta jedna rodzina w sąsiedztwie jest dziwna i podejrzana. Ponadto chłodny stosunek wobec tej rodziny wiązał się z doniesieniami, że ojciec Janet był członkiem mafii. O mężczyźnie mówiono, że jest lokalnym capo. To była tajemnica Poliszynela. Każdy zdawał sobie z tego sprawę, ale nigdy nie wypowiadano tego na głos. W mieście i okolicach żyło wiele osób powiązanych z mafijnym półświatkiem. Krążyły opowieści o porzuconych, martwych ciałach, więc ludzie byli ostrożni. Wiedzieli, że gangsterzy to nie są mili ludzie, tylko prześladowcy. Co do samej Janet, choć została wychowana na idealną katolicką dziewczynę, Janet robiła wszystko, by zerwać z tym wizerunkiem. Uczęszczała do katolickiego liceum, gdzie były inne dzieci z konserwatywnych środowisk. Wyróżniała się na ich tle. Ona była dzika i szalona. Nazywaliśmy ją imprezową dziewczyną. Pamiętam kilka takich sytuacji, jak musiałem wyciągać ją siłą, jak siedziała na tylnym siedzeniu w samochodzie jakiegoś gościa, który zaparkował je w miejscu słynącym ze schadzek i randek. Niektórzy rzucali wobec niej oskarżenia, że zadaje się z nieciekawymi ludźmi i zażywa narkotyki, ale najprawdopodobniej były to kłamstwa. Jej kuzynka zapewniała, że Janet była zwyczajną nastolatką, która nie piła alkoholu, tylko od czasu do czasu sięgała po marihuanę lub papierosy. Uwielbiała muzykę rockową. Jedną z jej ulubionych artystek była Janis Joplin. Fascynowała ją kultura hipisowska i kreowała się trochę na taką młodą hipiskę. W pewnym momencie, z nieznanych przyczyn, dziewczyna została przeniesiona z katolickiej szkoły do placówki publicznej. Dlaczego tak się stało? Ona sama nigdy nie wytłumaczyła się z tej sytuacji. Rodzice próbowali argumentować to tym, że ich córka jest idealnym przykładem tego, jakimi wartościami powinna kierować się każda młoda osoba i uczniowie nowej szkoły sporo zyskają na tym, jeśli Janet pojawi się w ich otoczeniu. Trzeba przyznać, że brzmiało to mało wiarygodnie, ale nikt nie drążył tematu. W nowym miejscu Janet trzymała się na uboczu. Koledzy i koleżanki z klasy zapamiętali ją jako tę małomówną, którą trzeba było ciągnąć za język. Nieprzystępna to chyba najlepsze określenie, które można było jej dopisać. Rzadko kiedy się uśmiechała. Zazwyczaj miała posępny wyraz twarzy. Często zastanawialiśmy się, dlaczego ona taka jest. Nigdy się nie uśmiechała i wyglądała, jakby coś ją trapiło. Przyszło nam nawet do głowy, że w jej domu musi dziać się coś niedobrego. Gdyby było inaczej, taka młoda dziewczyna byłaby bardziej otwarta wobec innych. Jej bliscy znajomi twierdzili, że rodzice byli wobec niej i reszty rodzeństwa bardzo wymagający. Od dzieci wymagali tego, by wolne od nauki poświęcali na sprawy duchowe. Mieli dużo się modlić i chodzić do kościoła. Dziewczyna często oszukiwała matkę i ojca, że wybiera się na mszę, a w rzeczywistości spotykała się z przyjaciółmi lub chodziła na randki. Czasami faktycznie wybierała się do kościoła, ale w towarzystwie innych osób. Rodzice nie mieli o tym pojęcia. Poznaliśmy się w szkole tanecznej. Spodobała mi się i zapytałem ją, kiedy moglibyśmy się spotkać. Ona na to odpowiedziała, że jej staży są dość surowi i jeśli naprawdę chciałbym się z nią spotkać, musiałbym pójść z nią do kościoła. Ona nie była tak bardzo religijna jak oni. Była trochę taką buntowniczką. W
7 sierpnia 1972 roku przypadł w poniedziałek. 4 dni wcześniej Janet obchodziła 16 urodziny. W poniedziałkowe popołudnie była umówiona ze swoją przyjaciółką. Dziewczyny miały spotkać się z chłopakami, którzy wpadli im w oko. Obaj byli z pochodzenia Włochami, co szczególnie podobało się Janet, która miała włoskie korzenie. Poznały ich krótko wcześniej. Janet jednak nie miała ochoty na żadne spotkanie i randki. Rano przy śniadaniu dowiedziała się, że jej kuzynka, z którą się przyjaźniła, zaginęła. Rodzice przez kilka tygodni ukrywali przed nią ten fakt. Kuzynka uciekła z domu, co już wcześniej jej się zdarzało. Państwo De Palma nie chcieli mówić o tym swojej córce, zupełnie jakby się bali, że Janet zainspiruje się swoją krewną. 16-latka była wściekła i wolała zostać w domu. Zadzwoniła do przyjaciółki, by przekazać jej, że z ich planów nic. Ta jednak na to nie pozwoliła i wymusiła na Janet, by jednak się spotkały. Janet zapytała swoją siostrę, która była od niej o rok młodsza, czy będzie jej towarzyszyć w drodze do domu przyjaciółki. Na miejscu miała spotkać się również z umówionym chłopakiem. Siostra odmówiła. Po spotkaniu z przyjaciółką i chłopakiem Janet miała pójść do pracy. W wakacje znalazła zatrudnienie w firmie telemarketingowej, w której wówczas pracowało wiele niepełnoletnich osób. Przed wyjściem z domu, wobec odmowy ze strony siostry, Janet zadzwoniła do domu innej koleżanki z pytaniem, czy ją podwiezie. Ta dziewczyna również musiała odmówić. Do domu przyjaciółki dziewczynę dzieliła odległość 8 mil, czyli około 13 kilometrów. Jej matka nakazała jej, by dziewczyna pojechała tam pociągiem. Ta jednak chciała zrobić po swojemu. Matce odpowiedziała, że przecież ma już 16 lat i sama wie lepiej, co powinna zrobić. Postanowiła poprosić jeszcze inną koleżankę o podwózkę. Poszła do jej domu i dowiedziała się, że znajoma ma szlaban i nie może wyjść z domu. Co w takiej sytuacji zrobiła dziewczyna? Czy poszła na stację kolejową i wybrała się w podróż pociągiem? Czy być może jej buntownicza i żądna przygód natura nakazała jej złapać stopa? Tego nie wie nikt. To był już późny wieczór, a po niej nie było śladu. Rodzice się zamartwiali, gdyż powinna już być w domu. Co jak co, ale nigdy się nie spóźniała i zawsze wracała o wyznaczonej porze. Zadzwonili do jej przyjaciółki, z którą wcześniej miała się spotkać, a potem wspólnie wybrać się do pracy. Okazało się, że panna De Palma nie dotarła do jej domu i nie zjawiła się na randce ani w miejscu zatrudnienia. Rodzice zadzwonili na policję. Państwa córka jest nastolatką, a oni mają mnóstwo głupich pomysłów. Mogła uciec z domu, co nie jest niczym nowym wśród młodych. Jest też szansa, że spotkała się z kimś, umówiła z jakimś chłopakiem i dlatego nie poszła do koleżanki, a później do pracy. Pewnie niedługo wróci. To była wersja matki i ojca. Policja z kolei twierdziła coś zupełnie innego. Rodzice mieli na wstępie oznajmić, że ich córka nie zaginęła, tylko uciekła z domu. Wykazali pasywną postawę, nie chcieli współpracować, jakby nie zależało im na odnalezieniu 16-latki, a sprawę zgłosili tylko po to, by nie stać się podejrzanymi. Jest to ciekawa rozbieżność, jeśli chodzi o postawę rodziców. Kiedy policja podjęła już kroki, a sprawa zyskała medialnego wymiaru, ojciec i matka w rozmowach z dziennikarzami nie wspominali nic o ucieczce. Twierdzili, że ich córka wyszła z domu, miała pójść do koleżanki, a potem pojechać do pracy. Jednak wizja uciekającej dziewczyny wydawała się początkowo bardzo realna. Jej znajomi uważali, że to do niej pasowało. Była w końcu buntowniczką i hipiską. Chodziła własnymi ścieżkami. Rodzina szukała jej w Nowym Jorku. W tamtym czasie był to podobno popularny kierunek, jeżeli chodzi o nastoletnie ucieczki. Policja również obstawała za tym i poszukiwano jej nie tylko w okolicy, ale również w Nowym Jorku. Uważano też, że dziewczyna mogła zainspirować się kuzynką, która przecież uciekła z domu, a Janet dowiedziała się o tym akurat tego dnia, kiedy była widziana ostatni raz. Tylko jej najbliższa przyjaciółka, ta, która w dniu zaginięcia miała się z nią zobaczyć, uważała inaczej.
Była pewna, że gdyby Janet faktycznie uciekła, to wcześniej by jej o swoich planach opowiedziała, albo chociaż po wszystkim zadzwoniła do niej czy napisała list. Były ze sobą mocno związane i 16-latka nie mogłaby tak po prostu porzucić swojego życia. Wiedziałaby, że bliscy się o nią martwią, zwłaszcza siostry. Przyjaciółka czuła, że stało się coś złego. Sierpień upłynął pod znakiem gorączkowych poszukiwań Janet. Z każdym dniem detektywi coraz mniej wierzyli w tezę, że nastolatka uciekła z domu. Czy dziewczyna byłaby w stanie przez kilka tygodni skutecznie ukrywać się przed rodziną i znajomymi? Skąd miałaby pieniądze na ucieczkę? Gdzie miałaby się podzieć? Te pytania zastanawiały śledczych i skłaniały ku myśleniu, że jej zaginięcie jest wynikiem jakiegoś przestępstwa. Najczęściej w takich przypadkach chodzi o zabójstwo, zwłaszcza jeśli od zniknięcia minęło więcej niż tydzień. Pierwsza połowa września nie przyniosła żadnych odpowiedzi. Poszukiwania trwały dalej, śladów po dziewczynie nie było. Niepokój wzrastał, a nadzieja znikała i ostatecznie nadzieja przepadła 19 września. W Springfield znajduje się dawny kamieniołom pod nazwą Hoodale w pobliżu rezerwatu Wochang. Wśród setek drzew i w okolicy jeziora można napotkać urwisko, które przez miejscowych jest nazywane zębami diabła. W pobliżu mieszka wiele zamożnych rodzin, gdyż jest tam kompleks apartamentowców. Pewnego wrześniowego poranka pewna kobieta wybrała się na spacer z psem w tych rejonach. Spuściła go ze smyczy i pozwoliła mu pobiegać. Zwierzę zniknęło na dłuższą chwilę, co nieco zaniepokoiło właścicielkę, ale w końcu pies przybiegł w pobliże domu. Kobieta uspokoiła się tylko na moment, gdyż spostrzegła, że jej pupil trzyma w pysku ludzkie szczątki. Przerażona zadzwoniła na policję. Funkcjonariusz, który przyjął zgłoszenie, początkowo był przekonany, że ktoś wpadł na głupi żart. Choć kobieta twierdziła, że jej zwierzak znalazł ludzkie ramię, myślał, że to pewnie ktoś wyrzucił część od manekina. Pomylił się. I to bardzo. Kiedy przybyłem na miejsce, okazało się, że kobieta miała rację. Od razu wiedziałem, że z całą pewnością było to ludzkie ramię. Widać było już na pierwszy rzut oka, że musiało tam leżeć oddzielone od reszty ciała już jakiś czas. Na palcach były jeszcze paznokcie. Skóra była chropowata i przybrała ciemnoczerwoną, wręcz kasztanową barwę. Policjant, który na co dzień zajmował się patrolowaniem ulic, kazał wezwać detektywów, gdyż miał przeczucie, że w odległości kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów mogą znajdować się pozostałe szczątki. Jeszcze zanim znaleziono resztę zwłok, śledczy mieli już pierwsze podejrzenie. Obawiali się, że jest to Janet De Palma. Była jedyną zaginioną w tamtym momencie. Przeszukano uważnie każdy skrawek tego terenu. W końcu trafiono na kolejną część ciała. I okazało się, że to również było ramię. Wszystko wskazywało na to, że kiedy pies natrafił na nie i chwycił je w zęby, ta część musiała odpaść. Policjanci szli dalej i w końcu zaszli aż po zęby diabła. I tam spostrzegli resztę ciała. Zwłoki leżały twarzą w dół na płaskim terenie na szczycie wzgórza. Były ubrane w niebieską koszulkę i jasnobrązowe spodnie. Dokładnie takie ubrania miała na sobie zaginiona dziewczyna, kiedy po raz ostatni wychodziła z domu. Na ciele nie było butów i skarpet. Klapki leżały obok. Zwłoki były w zaawansowanym stopniu rozkładu, w dodatku stały się pożywieniem dla zwierząt. Widok był przerażający. Obok zwłok odnaleziono przedmioty, które wywołały jeszcze większe przerażenie. Krzyż zrobiony z dwóch patyków i kamienie ułożone na kształt aureoli. Niektórzy mówili też o pentagramie. Takie symbole utożsamiano wtedy najczęściej z satanistycznymi grupami. Jednak na zdjęciach wykonanych przez policjantów na miejscu zdarzenia brak było tych rzeczy, choć policjanci uparcie twierdzili, że one tam były. Niektóre z tych zdjęć są dostępne dziś w internecie. Oczywiście zwłoki Janet zostały zakryte, ale te satanistyczne symbole, o których mówiono, powinny być widoczne.
Stan zwłok nie pozwalał na to, by można było tę osobę zidentyfikować. Na pierwszy rzut oka nie można było nawet stwierdzić, czy było to ciało kobiety czy mężczyzny. Nie dało się również oszacować przedziału wiekowego. Kierując się podejrzeniem, że może to być Janet, poproszono stomatologa, u którego zaginiona dziewczyna leczyła zęby, by ten porównał dokumentację dentystyczną 16-latki do zdjęć rentgenowskich żuchwy i uzębienia wykonanych przez specjalistę. Dentysta potwierdził, że na stole w prosektorium leżały zwłoki jego pacjentki. Próbowano ustalić przyczynę śmierci. Prześwietlenie wykazało, że żadna kość w ciele nie była złamana ani pęknięta. Ponadto nie odnaleziono żadnych innych obrażeń, takich jak na przykład dziura postrzałowa czy rana kłuta. Nic nie wskazywało na to, co doprowadziło do śmierci dziewczyny. Wtedy lekarz zaczął zastanawiać się nad tym, że możliwą przyczyną było uduszenie. Lekarz sądowy nie był jednak w stanie udowodnić, że doszło do uduszenia. Nie było też żadnych śladów, które świadczyły na przykład o pobiciu. Kiepski stan zwłok nie pozwalał na ustalenie, co takiego się wydarzyło. Przeprowadzono też badania toksykologiczne. Podejrzewano, że dziewczyna przed śmiercią mogła zażyć nielegalne substancje. Wyniki zaskoczyły medyka sądowego. Próbka zgłoszona do toksykologii okazała się nieodpowiednia do analizy alkoholu we krwi. Ale wykazała, że w ciele denatki była znaczna ilość ołowiu, nieco wyższa dawka niż zazwyczaj, zwłaszcza jak na tak młodą dziewczynę. Choć wyniki badań toksykologicznych były nieco podejrzane, raczej przyczyną śmierci nie było zatrucie ołowiem. W raporcie z sekcji nie podano, w jaki sposób dziewczyna zmarła, ale zarówno lekarz sądowy, jak i policjanci obstawiali przy tym, że było to zabójstwo. Jednak z braku konkretnych dowodów wpisano, że przyczyna jest nieznana. Można się domyślić, jakie poruszenie wśród mieszkańców Springfield wywołało wieść o tajemniczej śmierci nastolatki. Zwłaszcza, że policjanci między sobą plotkowali już o tym, że na miejscu zdarzenia odnaleziono symbole nawiązujące do okultyzmu. Kilka kilometrów dalej odnaleziono też martwe zwierzęta i to niektórym sugerowało satanistyczny obrzędek polegający na składaniu zwierząt w ofierze diabłu. Podejście Amerykanów do satanizmu i okultyzmu stało się pewnego rodzaju zjawiskiem, które szczególnie można było zaobserwować w latach 80., ale swój początek miało już dekadę wcześniej. Zbrodnie sekty rodziny Mansona przelały nieco czarę goryczy. W tym samym roku opublikowano Biblię Szatana, manifest satanistyczny. To się nie spodobało większości amerykańskiego społeczeństwa, zwłaszcza chrześcijanom, i przestrzegano rodziców, by chronili swoje dzieci, gdyż to one są najbardziej podatne na takie wpływy. To fakt, że dzieci i młodzież wykazywali największe zainteresowanie tą tematyką. Zwłaszcza dzieciaki, które zawsze się wyróżniały na tle innych lub chciały się wyróżnić, czytały o czarnej magii, symbolach okultystycznych i szatanie. W pewnym momencie ludzie oszaleli na tym punkcie i zaczęto mówić już o satanistycznej panice. Z szatanem utożsamiano muzykę heavy metalową czy popularne gry fabularne. Jeśli ktoś trafił na zwłoki jakiegoś zwierzaka, od razu w jego głowie pojawiła się myśl, że to musiał być wynik satanistycznego rytuału. Przestępczość też była z tym wiązana, zwłaszcza zabójstwa i zgwałcenia. Jeśli w jakimś miejscu doszło do morderstwa, a w okolicy mieszkał akurat jakiś młody chłopak słuchający rockowej muzyki, mający długie włosy i będący outsiderem w oczach zwyczajnych ludzi, to on był sprawcą. Dlatego po odkryciu zwłok Janet i wszczęciu śledztwa zaczęto mówić o satanizmie i zwolennikach czarnej magii. Policja oficjalnie w swoich oświadczeniach nic o tym nie wspominała. Nie powiedziano nawet o rzekomych symbolach okultystycznych przy ciele zmarłej. Jednak nieoficjalnie policjanci między sobą chętnie wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i czasami dzielili się nawet tymi informacjami ze swoimi najbliższymi. To sprawiło, że ludzie w okolicy w to uwierzyli.
Zwłaszcza, że przytaczano historię z sąsiedniej miejscowości, do której doszło kilka miesięcy wcześniej. John List zabił całą swoją rodzinę. Przed zabójstwami kontrowersje w okolicy wzbudzała jego 16-letnia córka, która twierdziła, że jest czarownicą. Wraz z przyjaciółmi wkręciła się w tematykę satanizmu. Zarówno rodzice, którzy byli wierzącymi ludźmi, jak i nauczyciele, martwili się o nią. Po dokonaniu zbrodni przez tego mężczyznę, policja wkroczyła do jego domu i odnalazła w środku sporo książek o tematyce czarnej magii oraz symbole satanistyczne. Sprawa tej rodziny oraz tajemnicza śmierć Janet były do siebie porównywane i uważano, że przy zębach diabła odnaleziono podobne symbole do tych, które widniały w domu rodziny List. Uważano, że to nie mógł być przypadek. Wtedy rozpoczęły się sugestie, że być może dziewczyna padła ofiarą innych młodych osób zafascynowanych szatanem i wiedźmami. Czy Janet została złożona w ofierze? Można było zetknąć się z takimi nagłówkami w gazetach. Dziennikarze podchwycali taką narrację i właśnie w tym tonie powstawały artykuły dotyczące śmierci tej dziewczyny. Śledztwo w sprawie śmierci 16-latki skupia się teraz na wątkach związanych z czarną magią i czczeniem szatana. Zgodnie z policyjnymi raportami, miejsce zbrodni zasugerowało, że zmarła mogła zostać złożona w ofierze. Początkowo kawałki drewna obok ciała wydawały się znaleźć tam przypadkowo. Teraz są brane pod uwagę jako symbole. Detektywi zdają sobie sprawę, że w tę śmierć może być zamieszana jakaś sekta lub poszczególni jej członkowie. Jeden z informatorów twierdzi, że nad głową zmarłej znajdowały się dwa skrzyżowane patyki. Wokół jej ciała również je rozmieszczono i stworzono coś na kształt trumny. Według jednych teorii Janet stała się przypadkową ofiarą. Natknęła się na nieodpowiednich ludzi, którzy postanowili ją skrzywdzić. Inni uważali, że celowo wybrano właśnie ją. Członkowie jej rodziny słynęli z gorliwej wiary, a w szczególności rodzice, którzy podkreślali to na każdym kroku. Rzadko kiedy wychodzili z domu, a jak już gdzieś się ruszali, to zazwyczaj do kościoła. Byli głęboko wierzący, matka i ojciec, mogli być nawet fanatykami. Każdy o tym wiedział i możliwe, że komuś się to nie spodobało, zwłaszcza jakiemuś wielbicielowi szatana. Słyszałem, że podobno przy jej ciele były jakieś dziwne symbole. To by wszystko tłumaczyło. Jej rodzice byli przekonani, że to sataniści ją zamordowali. Ojciec i matka wierzyli w to, że ich córka była idealną katoliczką. Nie zdawali sobie sprawy, że Janet nie zawsze mówiła im prawdę, dokąd idzie, że spotyka się z chłopakami i ze znajomymi nie rozmawia o Bogu. Myśleli, że 16-latka nawraca niewierzących przyjaciół i głosi dobrą nowinę każdego dnia. Prawda była inna. Janet, choć wierzyła w Boga, nigdy nie poruszała tematu wiary w towarzystwie. Miała zupełnie inne podejście niż reszta rodziny. Nie wszystkim podobało się zachowanie matki i ojca, kiedy na jaw wyszło, że Janet nie żyje. Nie okazywali złości i smutku, co było dziwne. Chętnie wypowiadali się w mediach i sprawiali wrażenie spokojnych. Tłumaczyli to tym, że Bóg zesłał im spokój i pogodzili się już ze stratą. Inni dostrzegali w tym próbę gloryfikacji prawdopodobnie okrutnej śmierci 16-letniej dziewczyny, która miała przed sobą całe życie. Plotkowano o podejrzeniach przemocy w ich zaciszu domowym, ale policja w ogóle się tym nie zainteresowała. Nie sprawdzano, czy takie doniesienia były prawdziwe. Nie wzięto pod lupę nawet pogłosek o tym, że ojciec był gangsterem. Wierzę w to, że moją córkę zamordował jeden z tych czcicieli diabła. Albo mógł być to ktoś opętany przez niego lub inną złą duszę. Ktoś, kto potrzebował egzorcyzmów. Córka mi kiedyś opowiadała, jak w nowej szkole jedna z osób, z którą chodziła do klasy, modliła się do szatana. Była tym zmartwiona i poruszona. Kiedy policja postanowiła skorzystać z pomocy kobiety, która interesowała się okultyzmem i miała w tym zakresie sporą wiedzę, rodzice zmarłej byli przerażeni.
Matka miała się obawiać tego, że ta kobieta, nazywana przez nich wiedźmą, będzie chciała przywrócić Janet do życia. Specjalistka od okultyzmu nie dostarczyła policji żadnych przydatnych dla sprawy informacji, ale wciąż badano ten trop. Zwłaszcza, że mieszkańcy twierdzili, że rezerwat, który znajdował się obok odnalezienia ciała, był jednym z ulubionych miejsc podejrzanej młodzieży. Jeszcze przed zamordowaniem dziewczyny mówiło się o martwych kurach czy gołębiach i innych zwierzętach, które miały być zabijane jako forma podarku dla szatana. Młodzi ludzie mieli wybierać się tam, by praktykować czarną magię i przeprowadzać różne satanistyczne rytuały. Uważano, że to nie może być przypadek, że niedaleko odnaleziono zwłoki, którym towarzyszyły przedmioty być może powiązane z satanistami. Nie wszyscy wierzyli w to, by winni byli sataniści. Pojawiły się głosy, że policja celowo zrzuca na nich winę i jest to forma represji wobec nietolerowanej ideologii. Inni z kolei twierdzili, że być może policjanci starają się dostrzec w tej sprawie jakiś wzór, coś czego tak naprawdę nie ma i niekoniecznie wynika to ze strachu przed satanizmem. Kilka lat później sporządzono szkice tego, jak wyglądało miejsce zbrodni i zapytano o opinie różnych ekspertów, na przykład historyków. Uważam, że to prędzej był jakiś psychopata z religijną fiksacją. Gdyby ktoś chciał wykorzystać symbol okultystyczny i krzyż, to wybrałby ten odwrócony, gdyż to on pojawia się chociażby w ikonografii i jest utożsamiany z satanizmem. W stanie New Jersey namierzono kościół szatana i jego członków. Detektywi przesłuchiwali kobietę, która stała na jego czele. Zapewniała, że ani ona, ani nikt z jej wiernych nie mieli nic z tym wspólnego. Powiedziała, że trzymają się z daleka od używek i rozlewu krwi. Śledczy nie znaleźli żadnych dowodów, by akurat ta grupa satanistów, ani żadna inna, miała coś wspólnego ze śmiercią dziewczyny. Pod uwagę brano również to, że może sama zmarła należała do podobnej wspólnoty lub wykazywała takie zainteresowanie i to ściągnęło na nią nieszczęście. Słuchała w końcu rockowej muzyki, była niepokorna i ponura, jak postrzegali ją rówieśnicy. Takie zachowania, zwłaszcza wśród młodych dziewcząt, biły o alarm dorosłych i bywało, że zarzucano im skłonności do satanistycznych praktyk. Jednak nic ze zgromadzonych dowodów nie przemówiło za tym, by Janet de Palma była satanistką lub miała wokół siebie osoby o takich przekonaniach. Śledztwo nie toczyło się wyłącznie wokół tego wątku satanistycznego. Jednym z kluczowych podejrzanych był mężczyzna znany w okolicy jako Red. Był to prawdopodobnie bezdomny, który w okresie letnim, kiedy było ciepło, pomieszkiwał na kempingu w pobliżu miejsca, w którym odnaleziono Janet. Na policję zgłosił się świadek, który twierdził, że to właśnie on zabił dziewczynę. On ma 30, ewentualnie 30 parę lat. Jest wysoki i szczupły, z rudymi włosami i brodą. Wygląda na dziwnego gościa i sprawia wrażenie typowego starego hipisa. Podobno pracuje w pobliskim klubie golfowym. Podaje graczom kije. Mężczyzna był podobno dziwakiem i samotnikiem. W dodatku jego kemping znajdował się w naprawdę bliskiej odległości od zębów diabła. Policja na serio potraktowała to doniesienie. Zwłaszcza, że świadek twierdził, że Red może być hipisem. Od razu połączono to z rzekomym satanizmem. Była to iskierka nadziei. Mieszkańcy, którzy odrzucili teorię o satanistach, obstawiali przy tym, że sprawcą był Red. Nigdy nie wywarł na nich dobrego wrażenia i choć nie dał bezpośredniego powodu do tego, by się go bać, to większość jednak czuła się nieswojo w jego obecności. Ponadto, krótko po śmierci Janet, przepadł. Wcześniej nie ruszał się ze swojej miejscówki latem, a nagle, kiedy doszło do tajemniczej śmierci, rudowłosy mężczyzna wyjechał, pozostawiając swój kemping i pracę w sezonie, kiedy mógł najwięcej zarobić. Było to co najmniej dziwne i zaalarmowało śledczych. Policja rozpoczęła jego poszukiwania. Jakiś czas później odnaleziono go. Okazało się, że mężczyzna nazywa się Red Kier.
został przesłuchany. Nadzieje policji na rozwiązanie sprawy padły jednak jak domek z kart. Red powiedział, że nie znał nawet Janet. Nie było żadnych powiązań między nimi. Jej znajomi twierdzili, że faktycznie najprawdopodobniej nigdy się ze sobą nie zetknęli. Świadek, który doniósł na niego, również uważał, że Janet nigdy nie poznała Reda, a swoje przypuszczenia, że bezdomny miał coś wspólnego z jej śmiercią, opierał na tym, że uważał go za dziwnego i niebezpiecznego człowieka, który na co dzień przebywał w okolicy kamieniołomu. Są zwolennicy teorii, że Janet De Palma padła ofiarą seryjnego mordercy. W stanie New Jersey doszło do dwóch innych podobnych zdarzeń. Zwłoki 20-kilkuletniej Joanne Kramer zostały znalezione pod koniec sierpnia 1972 roku w parku w miejscowości South Orange, położonej około 15 km od Springfield. Jej ciało było również odwrócone twarzą do ziemi i w znacznym stopniu rozkładu, ale nie było aż tak dużych problemów z identyfikacją. Lekarz sądowy ocenił, że przyczyną zgonu było uduszenie. Dziewczyna miała duże zasinienie na szyi, ale oprócz tego nie odnaleziono żadnych innych urazów. Prawdopodobnie ostatniego dnia jej życia w domu rodzinnym odbywała się impreza. Pokłóciła się wtedy ze swoim chłopakiem i zdenerwowana wyszła. Miała iść przed siebie i w końcu trafić na budkę telefoniczną. Zadzwoniła do przyjaciółki, której pożaliła się na kłótnię ze swoim partnerem. Przyjaciółka uspokoiła ją i poradziła, by wróciła do domu. Wtedy dziewczyna miała zamówić taksówkę, ale zamiast tego podeszła do samochodu, który stał na światłach i zapytała kierowcy, czy ją podwiezie. Świadkowie widzieli, jak wsiadła do pojazdu. Wtedy widziano ją ostatni raz. W listopadzie 1966 roku ktoś zaatakował 17-letnią Carol, kiedy ta wracała z pracy. Ona także została uduszona, a jako narzędzie zbrodni posłużyła jej własna pończocha. Do przestępstwa doszło w miejscowości w pobliżu Springfield. Sprawca porzucił ciało na podjeździe obok aut. Kiedy ją odnaleziono, jeszcze żyła. Podjęto akcję ratunkową. Niestety Carol zmarła. Istnieje kilka podobieństw pomiędzy śmiercią Janet, Joanne i Carol. Zwłoki były ubrane i nie odnaleziono żadnych śladów świadczących o przemocy seksualnej przed śmiercią. Jednak w dwóch przypadkach brakowało na nich butów i skarpetek. Ciała były ułożone twarzą do dołu. Zabójstwo z sierpnia 1972 i listopada 1968 łączył sposób odebrania życia. Było to uduszenie. Warto zwrócić uwagę na to, że medyk sądowy, który dokonał autopsji zwłok Janet, też podejrzewał uduszenie, ale zaawansowany rozkład ciała uniemożliwił wykluczenie lub potwierdzenie tego faktu. Janet i Joanne umarły w podobnych sceneriach, gdzie było dużo drzew i górzyste tereny. Kiedy ostatni raz widziano Joanne, ta wsiadła do samochodu obcego mężczyzny. Podobną wersję rozpatrywano w przypadku Janet, że wsiadła do auta mordercy. Być może chciała dotrzeć do swojej przyjaciółki, i choć matka prosiła ją, by pojechała tam pociągiem, ta wolała zaoszczędzić pieniądze na bilet. Jej najlepsza przyjaciółka zeznała policji, że Janet często tak robiła. Zarówno śmierć Joanne, jak i Carol pozostały zagadkami, a ich oprawcy nie zostali skazani. Stąd pojawiła się hipoteza, według której zostały pozbawione życia przez tę samą osobę, która dodatkowo zabiła też Janet. Jest kilka podobieństw w tych sprawach i ponadto odległość między tymi trzema miejscami jest niewielka. Policjanci kilka lat później próbowali połączyć śmierć Janet z jeszcze dwoma innymi zabójstwami. Dziewczyny, które zostały zamordowane, były młode i mieszkały w stanie New Jersey. Najpierw zostały uprowadzone, torturowane, a na końcu utopione. Zwłoki porzucono w pobliżu lasu. Jednak rok temu nastąpił przełom. Seryjny zabójca Richard Cottingham, znany jako Torso Killer, przyznał się do tych dwóch przestępstw.
Nic nie wskazuje na to, by miał coś wspólnego ze śmiercią Janet. Janet De Palma nie żyje już od 50 lat, a do dziś nie wiadomo dlaczego. Choć policja i medyk sądowy byli przekonani, że nie była to śmierć przypadkowa, tylko wynikająca z ingerencji osób trzecich, oficjalnie w raporcie z sekcji nie można było napisać, że było to zabójstwo. Pojawiła się też wersja, że dziewczyna przedawkowała narkotyki. Jej znajomi porzucili jej ciało, by nie zwracać na siebie uwagi. Jednakże wydaje się to mało prawdopodobne. Znajomi temu stanowczo zaprzeczyli. Wszystko wskazuje na to, że do domu przyjaciółki nigdy nie dotarła. Być może spotkała się z kimś innym, z jakimś chłopakiem. W końcu tego dnia miała w planach randkę, ale podwójną, w towarzystwie przyjaciółki. Teoretycznie mogła zmienić zdanie i umówić się sama z tym chłopakiem bądź jakimkolwiek innym. Tożsamości gościa, z którym miała się wtedy zobaczyć, nie udało się namierzyć. Policja chyba też nigdy nie pociągnęła wątku związanego z ojcem Janet, a konkretnie z jego możliwą przynależnością do mafii. Niewiele o tym wątku wiadomo. W dostępnych źródłach jest tylko wzmianka o jakichś powiązaniach. Jeżeli to prawda, to możliwe, że ktoś z wrogów ojca, chcąc zemścić się na nim, na cel wybrał jedno z jego dzieci. Aczkolwiek dziś można jedynie na ten temat spekulować. Najprawdopodobniej wątek satanistyczny został sztucznie wykreowany przez media i policję. Pytanie tylko, w jakim celu? Ciekawe jest również to, że jeden z dziennikarzy poprosił o dostęp do akt tej sprawy i w odpowiedzi otrzymał wiadomość, że większość z nich uległa zniszczeniu podczas huraganu i dlatego nie ma takiej możliwości. Istnieją podejrzenia, że to nieprawda, gdyż według innych instytucji niż policja w Springfield są kopie tej dokumentacji. Pół wieku temu nie wykorzystano istotnego dowodu, który mógłby dać rozwiązanie. Otóż na zwłokach było ubranie, właściwie jego resztki. Lokalna policja chciała to zbadać, licząc na być może DNA sprawcy. Ubranie przesłano do siedziby FBI, która dysponowała odpowiednimi narzędziami. Na miejscu jednak stwierdzono, że z powodu zniszczeń ten materiał nie ma już żadnej wartości dowodowej i nie przeprowadzono badania. W 2019 roku złożono wniosek o przeprowadzenie badań, ale został on odrzucony. W ubiegłym roku utworzono zbiórkę pieniędzy i środki mają zostać przeznaczone na wykonanie analizy DNA z tego ubrania, które się zachowało. Pomysłodawcą całej akcji jest siostrzeniec Janet, który w momencie jej śmierci był jeszcze dzieckiem. Mogłoby się wydawać, że amerykańskie społeczeństwo już zapomniało o tej sprawie, ale w 50. rocznicę zaginięcia, czyli 7 sierpnia 2022 roku w Springfield, odbyło się czuwanie modlitewne w intencji odnalezienia jej zabójcy. W mediach społecznościowych można też zetknąć się z hashtagiem czy kontem na Instagramie i Facebooku pod nazwą Justice for Janet De Palma. Ludzie liczą na to, że sprawiedliwości w końcu stanie się zadość, choć całkiem możliwe, że jej oprawca już dawno nie żyje. Sprawa Gabby Petito. Ta influencerka, o której dziś wam opowiem, to Gabrielle Petito. Bliscy nazywali ją Gabi. Urodziła się w marcu 1999 roku w Blue Point, w stanie Nowy Jork. Była najstarszym dzieckiem w rodzinie. Jej rodzice rozstali się, kiedy była jeszcze mała. Dorastała w rodzinnej miejscowości. W szkole poznała rok starszego Briana Laundry'ego. Początkowo nie zwracała na niego uwagi. Chłopak był nieśmiały. Inne dzieciaki uważały go za samotnika. I taki właśnie był. Uwielbiał samotne spacery lub wspinaczki. Postrzegał sam siebie jako outsidera. W ciągu całego swojego życia namalował więcej obrazów niż zawarł znajomości. Miał talent. Najbardziej lubił malować postaci z kreskówek i komiksów. Przez lata zmagał się z nadwagą. To odebrało mu pewność siebie. Mówił, że ludzie postrzegają go jako dziwaka. I w gruncie rzeczy tak właśnie było. Różnił się od swoich szkolnych rówieśników.
Niektórych przerażało jego zbyt duże zainteresowanie bronią palną. Tym bardziej, że często o niej wspominał. Zdaniem wielu, zbyt często. Nagle postanowił diametralnie zmienić swój styl. Mniej gadania o broni, więcej o zdrowym trybie życia. Zaczął trenować sport. Stał się także miłośnikiem jogi. Schudł kilkanaście kilogramów. Wtedy zaczął być postrzegany przez dziewczyny jako przystojniak. To podbudowało jego pewność siebie. Dlatego pewnego dnia odważył się zagadać do dziewczyny, która najbardziej mu się podobała. Gabi również uwielbiała jogę, ale znacznie więcej ich dzieliło niż łączyło. Ona była duszą towarzystwa. Ludzie ją uwielbiali, każdy chciał się z nią kumplować. Natomiast Brian wzbudzał mieszane uczucia. Pomimo swojej przemiany, nadal uważano go za ekscentryka uwielbiającego broń. Niektórzy bali się nawet, że któregoś dnia chłopak przyjdzie do szkoły uzbrojony i urządzi w niej masakrę. Taką jak te, o których co jakiś czas mówi się w telewizji. Państwo Petito należeli do zdeklarowanych przeciwników dostępu do broni. Ich dzieci wystąpiły nawet w spocie będącym protestem przeciwko przemocy z użyciem broni palnej. Ale pomimo tak różnych poglądów, ta dwójka szybko się ze sobą zaprzyjaźniła. Często się spotykali. Oglądali wtedy telewizję. Zwłaszcza ich ulubione reportaże True Crime. Z czasem stali się dla siebie kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Po jakimś czasie się w sobie zakochali. Tak oto szkolny dziwak i szkolna ulubienica zostali parą. Po skończeniu liceum w 2017 roku razem mieli pójść do koledżu. Tak przynajmniej początkowo planowali. Jednak później stwierdzili, że dalsza edukacja nie jest im potrzebna do szczęścia. Mieli przecież siebie. Brakowało im tylko trochę gotówki. Dlatego wyjechali do Karoliny Północnej z zamiarem zarobienia kilku dolarów. On został ogrodnikiem, ona kelnerką. Pieniędzy było z tego mało, a dorosłe życie okazało się trudniejsze niż to, jak sobie to wyobrażali. Pierwsze nieporozumienia były tylko kwestią czasu. Ona dużo pracowała, nawet po 50 godzin tygodniowo. Zależało jej na tym, aby zarobić jak najwięcej. Przecież właśnie po to tu przyjechali. Ale on był innego zdania. Nie chciał, żeby tak długo pracowała. Wolał, żeby to z nim spędzała każdą chwilę. No i coraz bardziej nie podobało mu się to, że nawiązywała w pracy nowe znajomości, zwłaszcza z chłopakami. Było to bardzo zazdrosny. Jej znajomi nie lubili Briana. Owszem, uważali, że chłopak z pewnością ją kocha. Może tylko trochę za bardzo. Dodatkowo zauważali, że zmaga się on z brakiem pewności siebie, co ich zdaniem negatywnie odbijało się na relacjach pary. Przyjaciółki Gabi wielokrotnie radziły jej, aby z nim zerwała i znalazła sobie kogoś lepszego, bardziej przyjaznego i otwartego. Jednak dziewczyna nikogo nie chciała słuchać. W 2019 roku opuścili razem Karolinę Północną i zamieszkali w domu jego rodziców na Florydzie. Następny rok miał być dla nich przełomowy. W marcu pojechali na pierwszą wspólną wycieczkę. W mediach społecznościowych opublikowali zdjęcia z Santa Monica. Byli bardzo podekscytowani. Zapowiedzieli, że już niedługo wybiorą się w znacznie większą podróż. Ich celem miał być cały kraj. W lipcu Brian postanowił się oświadczyć. Jeszcze tego samego dnia dziewczyna wstawiła na Instagram ich wspólne zdjęcie. Zrobili je kilka lat wcześniej, na pierwszej randce. Podpis pod zdjęciem mówił wszystko. Przyjęła oświadczyny. Powiedziała tak. Zaczęli planować nie tylko ślub, ale także wielką podróż poślubną. Taką, o jakiej zawsze marzyli. Uwielbiali naturę oraz górskie wspinaczki, więc na cel tej wyprawy wybrali parki narodowe. W USA jest ich bardzo wiele. Dlatego zdawali sobie sprawę, że taka podróż mogłaby potrwać nawet pół roku. Postanowili ciężko pracować, aby odłożyć odpowiednią sumę pieniędzy. W grudniu kupili białego Forda Transita. Przez następne miesiące przerabiali go na samochód kempingowy, zwany potocznie kamperem.
inspiracji szukali na YouTubie, gdzie inne pary porzucały swoje dotychczasowe życie, aby właśnie w taki sposób zrealizować swoje podróżnicze marzenia. Nagle jednak coś zaczęło się między nimi psuć. Gabi zaczęła mieć wątpliwości. Zastanawiała się, czy zaręczyny były dobrą decyzją. Swojej matce przyznała, że tak naprawdę są zbyt młodzi na ślub. Zaczęła też dostrzegać wady Briana, zwłaszcza jego zaborczość. Pewnego razu umówiła się z koleżankami na babski wieczór w jednym z klubów. Jej narzeczony nie chciał, aby tam poszła. Nie chciała go słuchać, więc jej tego zabronił. Doszło do ostrej awantury. Młoda kobieta nie zamierzała całkowicie podporządkować się partnerowi. Korzystając z okazji, wyszła z domu. Była już w drodze na imprezę, kiedy spostrzegła, że w swojej torebce nie ma dowodu tożsamości. Doszła do wniosku, że to narzeczony musiał go wyjąć, aby uniemożliwić jej wejście do klubu. Gdy wróciła do domu, zaczęła na niego krzyczeć. Wtedy wpadł w furię i ją uderzył. Nigdy wcześniej nie zachowywał się w taki sposób. Nie uderzył jej nawet w żartach. Gabi była przerażona. Z płaczem wybiegła do domu. Ukryła się u swojej koleżanki, ale nie chciała jej powiedzieć, że padła ofiarą przemocy. Przyznała jedynie, że to z jej winy Brian się wściekł. W połowie czerwca 2021 roku jeden z braci Gabi kończył szkołę średnią. Starsza siostra chciała uczestniczyć w ceremonii rozdania świadectw. Przyjechała więc do swojej rodzinnej miejscowości. Towarzyszył jej Brian. Para spędziła tam prawie 2 tygodnie. I właśnie stamtąd 2 lipca wyruszyli w swoją wymarzoną i długą planowaną podróż. Wyprawa miała potrwać 4 miesiące. Podróżowali białym vanem, przerobionym przez nich na kampera. Plany ślubne przełożyli. Oficjalnie z powodu panującej pandemii COVID. Ale jej znajomi zaczęli podejrzewać, że chodziło o coś zupełnie innego. Gabi podobno sprawiała wrażenie, jakby w ogóle nie była pewna, czy faktycznie chce spędzić z Brianem resztę swojego życia. Influencerka od samego początku całą podróż relacjonowała w social mediach. Głównie na Instagramie i YouTubie. Zaczęła od opublikowania filmu przedstawiającego ich nowe życie w kamperze. 3 dni później wrzuciła kilka zdjęć z Kansas. Podpis pod nimi informował, że nie ma to jak przytulny dom, który właśnie budują. 8 lipca byli już w Colorado. Następny post pojawił się 2 dni później. Tym razem pod zdjęciem wrzuciła dłuższy tekst. Opisała emocje, które towarzyszyły jej podczas pierwszej podróży po kraju ze swoim narzeczonym. Zwróciła uwagę, że życie w kamperze przerosło jej najśmielsze oczekiwania. Była wdzięczna za tę podróż i szczęśliwa, że udało jej się zobaczyć tyle pięknych miejsc. Później pojawiło się jeszcze 12 innych zdjęć oraz relacje na stories. Para odwiedziła kilka parków narodowych w Colorado i Utah. Ich życie wyglądało jak z bajki. Pod postami pojawiało się mnóstwo komentarzy. Ludzie im zazdrościli udanego związku, wolności i podążania własną drogą. Jednak nikt z komentujących nie zdawał sobie wtedy sprawy, że życie zakochanych znacznie odbiegało od obrazu, który oboje przedstawiali w mediach. Na zdjęciach i filmikach byli uśmiechnięci i szczęśliwi. Ale w rzeczywistości harmonia pomiędzy nimi stawała się coraz słabsza, a kłótnie były coraz częstsze. Gabi nie lubiła się skarżyć rodzinie i przyjaciołom na Briana. Jeśli pomiędzy nimi działo się coś złego, ukrywała to. Nikt z jej bliskich nie znał prawdy. Do czasu. 12 sierpnia para była widziana w pobliżu sklepu spożywczego w miejscowości Mope w stanie Utah. Jeden z klientów zwrócił na nich uwagę, bo głośno się kłócili, ale nie była to zwykła sprzeczka narzeczonych. Oboje byli w stosunku do siebie bardzo agresywni. Nie wyglądało to na zwykłą kłótnię, jakich już wiele w swoim życiu widziałem. W pewnej chwili odniosłem wrażenie, że zaraz dojdzie do ostrej bójki. On trzymał jej telefon, który dziewczyna próbowała mu odebrać. Widać było, że chłopak miał jej dość. Nie chciał jej nawet wpuścić do samochodu. Wtedy zadzwoniłem na policję.
Z relacji świadka wynikało, że oboje nie odpuszczali. Gdy chłopak usiadł za kierownicą vana, wściekła i zdesperowana 22-latka zaczęła uderzać go w twarz i ramiona. Jednocześnie próbowała wejść do samochodu. Gdy to jej się udało, zapytała, dlaczego on jest dla niej taki wredny. Jednak inna osoba dostrzegła, że to chłopak uderzył w twarz tę dziewczynę. Na miejsce szybko przyjechał policyjny radiowóz. Funkcjonariusze z biura szeryfa zaczęli zadawać parze pytania. Jeden z policjantów poprosił zdenerwowaną dziewczynę o opuszczenie auta. Chciał porozmawiać z nią na osobności, bez udziału jej partnera. Odprowadzona do radiowozu Gabi zaczęła płakać. Twierdziła, że miała zły nastrój, który wynikał ze stresu związanego z planami na przyszłość. Powiedziała, że snuła plany związane z poszerzeniem swojej internetowej działalności. Oprócz bloga i kont w mediach społecznościowych, myślała o założeniu strony internetowej. Brian podobno nie do końca ją rozumiał i nie wspierał jej tak, jak ona by tego oczekiwała. To wszystko w pewnym momencie się w niej skumulowało, prowadząc do kłótni. W trakcie odpowiedzi na moje pytania nie przestała płakać. Ciężko oddychała i wycierała oczy chusteczką. Porozmawialiśmy także z jej narzeczonym. Z ich słów wynikało, że chłopak próbował ją uspokoić. Kazał pójść jej na spacer i trochę ochłonąć. Jego reakcja jeszcze bardziej zdenerwowała dziewczynę. Zaczęła go uderzać po twarzy. On nie mógł jej uspokoić, więc ją popchnął. Policja przejęła się stanem psychicznym Gabi, ale uznano, że nie mogą nic zrobić. Według naocznych świadków zarówno ona, jak i Brian byli agresywni. Oboje dopuścili się przemocy fizycznej. Dodatkowo para nie zamierzała angażować w swoje problemy stróżów prawa. Zaproponowali funkcjonariuszom, że sami to załatwią między sobą. Zastępcy szeryfa uznali, że będzie to najlepsze rozwiązanie całej sytuacji. Nie wiadomo, co działo się po odjeździe patrolu. Natomiast 17 sierpnia Brian wrócił do swojego domu na Florydzie. Gabi została sama. Zameldowała się w hotelu w Salt Lake City. Powodem tej rozłąki miało być załatwienie różnych formalności, opróżnienie wynajmowanego przez niego magazynu oraz załatwienie dodatkowej gotówki na dalszą podróż. 5 dni później ponownie dołączył do swojej narzeczonej. 24 sierpnia oboje wyruszyli w dalszą drogę. Niektórym wydawało się to dziwne, że narzeczony na kilka dni opuścił dziewczynę. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ich kłótnię oraz związaną z nią interwencję policji. Być może para po prostu uznała, że taka rozłąka dobrze im zrobi. Następnego dnia, po wznowieniu podróży, Gabi napisała do matki SMS-a, że poinformowała w nim, że jadą zobaczyć parki narodowe Grand Teton oraz Yellowstone. Później wrzuciła zdjęcie na Instagrama. Była na nim uśmiechnięta. Stała na tle ściany z namalowanymi kolorowymi motylami. W dłoni trzymała małą dynię i życzyła swoim obserwatorom udanego Halloween. Później okazało się, że było to ostatnie zdjęcie, jakie opublikowała w mediach społecznościowych. Kilka dni później znajomi dziewczyny, przeglądając komentarze pod jej zdjęciem na Instagramie, zauważyli, że większość podpisów została zmieniona. Ich treść znacznie różniła się od pierwotnych opisów. Ich styl także się różnił. Dlatego niektórzy pomyśleli, że ich edycji dokonał Brian. Następnego dnia doszło do kolejnej dziwnej sytuacji. Jej świadkami było co najmniej kilka osób. Para pojawiła się w jednej z restauracji w stanie Wyoming. Zamierzali zjeść obiad. Nagle doszło między nimi do ostrego spięcia. Później chłopak wdał się w niemiłą rozmowę z pracownicą lokalu. Był wściekły, zaczął nawet na nią krzyczeć. Gabi próbowała go uspokoić. A po chwili sama zaczęła przepraszać obsługę restauracji za zachowanie swojego narzeczonego. Później wybuchła płaczem. Brian został wyrzucony z lokalu przez jednego z pracowników. Jednak po chwili wrócił. Był nerwowy, nie mógł sobie znaleźć miejsca.
po minucie znowu wyszedł, tym razem z własnej woli, po czym ponownie wszedł do środka. Gabi była wyraźnie zażenowana jego zachowaniem. Płacząc, starała się go uspokoić. Przemawiając mu do rozsądku, wyszła na zewnątrz razem z nim. Gdy postanowił kolejny raz wejść do restauracji, próbowała go powstrzymać. Niedługo później oboje odjechali. Właśnie wtedy Gabi była widziana po raz ostatni. W ostatnich dniach sierpnia matka dziewczyny dostała od córki kilka wiadomości. Od razu wydały jej się bardzo dziwne, tak jakby to nie Gabi je napisała. W pierwszym SMS-ie zapytała, czy jej matka może pomóc Stanowi, bo ciągle do niej wydzwania i zostawia wiadomości na poczcie głosowej. Stan był imieniem dziadka Gabi, więc pani Petito od razu domyśliła się, że to właśnie o niego chodziło. Dlatego poczuła uzasadniony niepokój. Jej córka nigdy nie zwracała się do niego po imieniu. Gdy o nim mówiła lub pisała, zawsze używała słowa dziadek. Nawet gdy z jakiegoś powodu była na niego zła. Dlatego kobieta zaczęła mieć złe przeczucie. Coś jej mówiło, że stało się coś złego. Tym bardziej, że jej córka miała wyłączony telefon i nie można było się z nią skontaktować. Ostatnia wysłana wiadomość do najbliższych również wydawała się niezrozumiała. Nie mam tutaj zasięgu. Gabi nigdy nie wysyłała takich SMS-ów. Gdy nie miała zasięgu, po prostu wtedy nie pisała i nie dzwoniła, czekając cierpliwie, aż ponownie pojawi się sygnał. To wtedy rodzice dziewczyny pomyśleli, że to nie ich córka wysyłała do nich te wiadomości. Od kilku dni Gabi nie relacjonowała już swojej podróży w mediach społecznościowych. Przestała odzywać się do rodziny. Nie reagowała na próby kontaktu. 1 września Brian niespodziewanie wrócił do domu rodzinnego. Przyjechał białym vanem camperem, który do tej pory był jedynym środkiem transportu pary, ale nie było z nim Gabi. Gdy wszyscy pytali go o to, gdzie jest dziewczyna i dlaczego z nim nie wróciła, odpowiadał, że nie ma zielonego pojęcia. Kilka dni później Brian, jak gdyby nigdy nic, udał się ze swoimi rodzicami na biwak do miejsca oddalonego około 100 km od ich domu. Wrócili 8 września. Choć wszyscy dookoła wciąż martwili się o jego narzeczoną, on sam sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie przejmował się jej zagadkową nieobecnością. W końcu rodzina Gabi zgłosiła na policję jej zaginięcie. Policjanci po usłyszeniu relacji o ich podróży postanowili w pierwszej kolejności przesłuchać narzeczonego zaginionej. Byli przekonani, że to właśnie on posiadał kluczowe informacje. Był przecież jej życiowym partnerem. Towarzyszył jej podczas całego wyjazdu, z którego nie wróciła. No i tylko on wiedział, w jakim stanie psychicznym była dziewczyna, gdy ją zostawił. Musimy z nim porozmawiać. Tylko w ten sposób będziemy w stanie ustalić podstawowe fakty. Gdzie byli, jak przebiegała ich podróż, dlaczego ją zostawił. Na podstawie tego może uda nam się dowiedzieć, co się stało, dlaczego dziewczyna nie daje znaku życia i gdzie może obecnie przebywać. Kłopoty pojawiły się wtedy, gdy poprosiliśmy go o rozmowę z nami. Okazało się, że rodzice Briana wynajęli mu adwokata, a ten poradził mu, aby zachował milczenie. Takie zachowanie wzbudziło podejrzenie nie tylko rodziców zaginionej, ale przede wszystkim policjantów. Wyglądało to tak, jakby mężczyzna miał coś wspólnego z jej zniknięciem i teraz starał się coś ukryć. Pytanie tylko co i dlaczego. Jego prawnik wydał oświadczenie. Wytłumaczył w nim, dlaczego jego klient postąpił tak, a nie inaczej. Podkreślił, że w przypadku zaginięć oraz innych spraw kryminalnych pierwszymi podejrzanymi są zwykle najbliżsi. Zwrócił także uwagę na zasadę mówiącą, że każde jego słowo może zostać użyte przeciwko niemu w sądzie. Zdaniem prawnika to może zagrozić nawet osobie niewinnej. Nie uzyskując żadnych wyjaśnień ze strony narzeczonego dziewczyny, śledczy zaczęli obserwować jego dom. Kilka dni później policja zorganizowała specjalną konferencję prasową.
Rodzina zaginionej zaapelowała o powrót Gabi do domu. Poprosiła również Briana, aby przerwał milczenie i pomógł odnaleźć swoją narzeczoną, którą przecież bardzo kochał. Swoje ostatnie słowa skierowali do rodziców chłopaka, aby ci wpłynęli jakoś na swojego syna. Następnego dnia siostra Briana wystąpiła w programie telewizyjnym poświęconym zaginięciu Gabi. Przekonywała widzów, że jej brat nie miał nic wspólnego z tym zniknięciem. Zapewniła przy tym, że ona sama traktuje dziewczynę jak swoją urodzoną siostrę i modli się o jej bezpieczny powrót do domu. Jednak mijały dni, a Gabi nie wracała. Niepokój rodziny wzrastał. Policja również zaczęła się martwić o to, czy uda się odnaleźć ją żywą. Coraz bardziej obawiano się tragicznych wieści. Policja nadal obserwowała dom rodziny Londrich. Funkcjonariusze widzieli, jak chłopak opuszcza to miejsce 13 września. Wrócił po 2 dniach. Tak przynajmniej im się wydawało, bo niedługo później jego rodzice zgłosili zaginięcie syna. Wtedy okazało się, że policjanci pomylili go z innym mężczyzną wchodzącym do domu. Ustalono, że po tym, jak 13 września Brian opuścił swój dom, przepadł bez śladu. Przeszukano białego vana, którym przyjechał chłopak. Skonfiskowano także jego rzeczy osobiste. Śledczy uważali, że zniknięcie narzeczonego zaginionej dziewczyny nie mogło być przypadkowe. Cała sprawa była już wtedy bardzo medialna. Coraz więcej Amerykanów zaczęło o niej dyskutować. Na Instagramie, TikToku i Facebooku ludzie masowo udostępniali zdjęcia Gabi. Wszyscy liczyli na jej bezpieczny powrót do domu. Uwaga społeczeństwa skierowana była głównie na Briana. Tworzyły się przy tym niezliczone teorie spiskowe. Jedna z nich mówiła, że to właśnie on ma coś złego na sumieniu. Z taką wersją coraz śmielej zgadzali się policjanci. Od tej chwili prowadzono już 2 poszukiwania. Gabi i Briana. Do akcji włączyło się także Federalne Biuro Śledcze. Rodzice chłopaka w rozmowie z agentami FBI twierdzili, że ich syn wybrał się do rezerwatu Carlton. Tak przynajmniej zapowiedział im wcześniej. Jednak nikt nie mógł się z nim skontaktować. W obliczu zaginięcia jego narzeczonej, takie postępowanie wydawało się więc mocno podejrzane. Śledczy rozpoczęli dokładne i drobiazgowe przeczesywanie całego rezerwatu. Sprawdzono każdy metr kwadratowy tego trudno dostępnego, bagnistego terenu, licząc na to, że uda się odnaleźć choćby tylko ślad obecności podejrzanego. Nie wszyscy eksperci do spraw zaginięć i poszukiwań zgadzali się z tym, że służby wytypowały właściwy obszar. Ludzie, którzy nie chcą być schwytani za swoje przewinienia, często oszukują i wysługują się innymi. Poszukiwany mógł powiedzieć rodzicom, gdzie rzekomo się wybiera. Oni z kolei przekazali to policji, wierząc, że jest to prawda. Być może nawet nie dopuścili do siebie myśli, że ich syn mógł ich po prostu okłamać. Prawda jest taka, że miał on wiele dróg ucieczki. Może nawet ktoś mu w tym pomaga. I już dawno mógł przekroczyć granice stanu. Tak naprawdę, on może być teraz praktycznie wszędzie. Opinie były różne, ale policjanci i agenci FBI wierzyli, że sprawdzali właściwy obszar. Przyznali również, że nie mieli żadnych innych tropów, które mogłyby wydawać się bardziej prawdopodobne. Poszukiwania dziewczyny odbywały się w okolicach Parku Narodowego, z którego wysłano ostatniego SMS-a z telefonu zaginionej. Przypuszczenia śledczych okazały się słuszne. 19 września na terenie niezabudowanym blisko granicy parku grupa poszukiwawcza trafiła na kobiece zwłoki. Zgadzał się kolor włosów, wzrost, sylwetka oraz tatuaże. Już pierwsze oględziny ciała zwiastowały najgorsze wieści. Odnaleziono zaginioną 22-latkę. Wykonane badania tylko to potwierdziły. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła od 3 do 4 tygodni przed odnalezieniem zwłok. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci było uduszenie. Nie ma więc wątpliwości, że doszło do zabójstwa.
Na głowie i szyi ofiary odnaleziono liczne siniaki oraz inne ślady, świadczące o tym, że sprawca udusił ją własnymi rękami. Jeszcze przed oficjalnym przekazaniem wyników sekcji zwłok prasie w internecie zawrzało. Ludzie zaczęli spekulować, że dziewczyna mogła być w ciąży i że to właśnie to było powodem konfliktu. Należy pamiętać, że w przypadku podobnych spraw kryminalnych niemal zawsze aktywują się rzesze domorosłych detektywów amatorów. Tworzą oni i później rozpowszechniają różne teorie spiskowe. Jedne oczywiście bardziej, inne mniej prawdopodobne. Czasami nawet dość szalone. Przeświadczenie, że Gabi była w ciąży, wysnuto na podstawie informacji, jakie udostępniła ona wcześniej na jednym z serwisów. W sekcji przeznaczonej na życiowe plany wstawiła kilka zdjęć przedstawiających dziecięce ubranka. Poza tym na YouTubie zaczął krążyć film nagrany przez jedną z rodzin podróżujących przez tamte tereny. Nagranie przedstawiało zaparkowanego na poboczu białego vana należącego do pary. Na nagraniu tym szybko zauważono leżące na ziemi zdjęcia. Niektórzy internauci postanowili je przeanalizować. Po powiększeniu obrazu część z nich uznała, że były to zdjęcia USG. Od razu pojawiły się głosy, że przedstawiały obraz płodu. To zrodziło teorię, że chłopak nie czuł się jeszcze gotowy na to, aby zostać ojcem. Aby tego uniknąć, miał po prostu zabić swoją narzeczoną. Stanowczo zaprzeczył temu lekarz sądowy. Badania wykazały, że ofiara na pewno nie była w ciąży, a internetowa gorączka nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Poszukiwania Briana trwały. Sprowadzono nurków oraz zawodowych myśliwych. W rezerwacie aż roiło się od dzikich zwierząt, na przykład kojotów. W wodach pływają aligatory. Na lądzie łatwo natrafić na jadowite węże. Wystarczy tylko chwila nieuwagi, aby ludzie tam przebywający znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie. Dlatego podejrzewano, że 23-latek mógł paść ofiarą bezlitosnej natury. Choć cała akcja zakrojona była na szeroką skalę, wciąż nie przynosiła efektów. Rodzice poszukiwanego często gościli w różnych programach telewizyjnych. Spoglądając w kamerę, apelowali do syna, aby wrócił w końcu do domu. Przecież ich zdaniem był niewinny, więc nie miał się czego obawiać. W międzyczasie jego ojciec osobiście zjawił się w rezerwacie, aby pomóc służbom w poszukiwaniach. Chętnie korzystano z jego usług, ponieważ mężczyzna bardzo dobrze wiedział, które obszary należały do ulubionych miejsc jego syna. Wkrótce FBI wydało nakaz aresztowania Briana. Odkryliśmy, że poszukiwany w dniach od 30 sierpnia do 1 września używał karty debetowej swojej narzeczonej. Wypłacił z bankomatu ponad $1000. Mieliśmy podstawy twierdzić, że miało to miejsce już po dokonaniu zabójstwa. Poinformowaliśmy o tym agentów FBI, a oni odwiedzili jego dom. Na miejscu pobrali jego próbki DNA. 20 października nastąpił tak wyczekiwany przez wszystkich przełom. Na terenie rezerwatu najpierw znaleziono plecak. Zawierał m.in. osobisty notatnik, ubranie oraz buty. Szybko potwierdzono, że przedmioty te należały bez wątpienia do poszukiwanego. Kilka godzin później odkryto w pobliżu ludzkie szczątki. Stan rozkładu oraz fakt, że zostały one znacznie nadjedzone przez dziką zwierzynę, uniemożliwiło ich natychmiastową identyfikację. Ale dziennikarze i tak byli już pewni, do kogo należały. Jeśli ktokolwiek miał jeszcze wtedy jakieś wątpliwości, to zostały one rozwiane najpierw przez dokumentację dentystyczną, a później przez badania DNA. To był Brian. Sekcja zwłok wykazała, że popełnił samobójstwo. 23-latek strzelił sobie w głowę. Kula weszła w lewą skroń i przeszła na wylot czaszki. W bliskiej odległości od ciała znaleziono broń, z której się zastrzelił. Kluczowym dowodem w sprawie zabójstwa Gabi był odnaleziony w plecaku osobisty notatnik Briana. Niedługo przed odebraniem sobie życia zapisał w nim kilka ostatnich słów. Przyznał się do zabicia swojej narzeczonej. Zdradził nawet motyw zabójstwa. I właśnie ta część zapisków najbardziej zainteresowała śledczych.
samobójca przedstawił historię, której tak naprawdę nikt się nie spodziewał. Według jego własnych słów, w dniu śmierci dziewczyny para spędzała miłe chwile w pobliżu rzeki. Nagle doszło w tym miejscu do nieszczęśliwego wypadku. W trakcie wspinaczki po skałach Gabi straciła równowagę i spadła prosto do wody. Odniosła przy tym kilka poważnych urazów, m.in. w okolicy głowy. 22-latka zaczęła się topić, ale narzeczony szybko ruszył jej na ratunek. Gdy wyciągnął ją na brzeg, zauważył, że dziewczyna była ciężko ranna. Obrażenia, jakie odniosła, zagrażały jej życiu. Wiedział, że potrzebowała szybkiej interwencji lekarskiej, ale nic więcej nie mógł dla niej wtedy zrobić. Przewiezienie jej stamtąd do najbliższego szpitala nie było przecież możliwe. W swoich ostatnich zapiskach chłopak przekonywał, że Gabi bardzo cierpiała. Krzyczała z bólu. Bez przerwy płakała. W końcu zaczęła go błagać o to, aby jak najszybciej zakończył jej cierpienie. I tak też uczynił. Przecież bardzo ją kochał, więc zrobiłby dla niej wszystko, o co tylko by go poprosiła. Jego list pożegnalny miał 8 stron. Fragmenty zostały później upublicznione przez policję. Zawierały informacje o tym, że dziewczynę bardzo bolały stopy i nadgarstek. Była poważnie wyziębiona. Z tego powodu cała się trzęsła. Gdy niósł ją na rękach, krzyczała z bólu. Ułożył ją na ziemi, a sam położył się obok niej. Wtedy poprosiła go, aby to zakończył. Dalej Brian napisał, że zakończył jej cierpienie, ponieważ tak naprawdę wierzył, że to był z jego strony akt miłosierdzia. Że zrobił to dla niej, ponieważ właśnie tego chciała. Przyznał, że dopiero po czasie zrozumiał, że to był błąd. Jednocześnie zapewnił, że nie było to zaplanowane zabójstwo, ale ogromne poświęcenie z jego strony. I wynikało ono z jego bezgranicznej miłości. Jak pewnie się domyślacie, większość osób nie wierzyła w ostatnie słowa samobójcy. Rodzice ofiary byli przekonani, że w taki sposób pragnął się wybielić. Że jako człowiek narcystyczny postanowił zafałszować swoją historię i napisać ją od nowa. Wiedział, że i tak niedługo umrze, więc chciał sprawić, aby po jego śmierci dobrze o nim mówiono. Eksperci medyczni od razu zwrócili uwagę na opis obrażeń i stanu rannej dziewczyny. Miała wychłodzenie organizmu, więc prawdopodobnie doznała hipotermii. Nie był to jednak stan krytyczny. Gdyby para od razu wsiadła w samochód i pojechała do najbliższego miasta, na pewno szybko znaleźliby w nim jakiegoś lekarza lub przychodnię. Wtedy uzyskałaby potrzebną pomoc. Poza tym podkreślano, że czasami w podobnych wypadkach wystarczy jedynie zmiana ubrania na suche i przykrycie ciała ciepłym kocem, aby nastąpiła poprawa u poszkodowanej. Więc nawet jeśli opis jej stanu zdrowia był prawdziwy, to na pewno jej życie nie było zagrożone tak, jak twierdził Brian. No i pozostaje jeszcze jedno pytanie, chyba najważniejsze. Czy tak naprawdę ktokolwiek mógłby pomyśleć, że uduszenie drugiej osoby gołymi rękami można nazwać aktem miłosierdzia? Jedna z teorii krążących po sieci zakłada, że w opowieści Briana może być jednak ukryte ziarno prawdy, choć przebieg tych wydarzeń mógł wyglądać zupełnie inaczej. Być może podczas nagłej kłótni popchnął swoją narzeczoną tak niefortunnie, że wpadła ona do wody. Gdy później wyciągnął ją na brzeg, awantura pomiędzy nimi stała się jeszcze gwałtowniejsza. Może wtedy wpadł w szał i przestał nad sobą panować. Czy ona zagroziła mu wtedy rozstaniem? Czy on mógł wtedy zdecydować, że jeśli ona nie będzie z nim, to nie będzie już z nikim? Nie wiadomo. Są to tylko domysły niektórych internautów. I chyba tylko jednego możemy być tutaj pewni. Tego, że prawdę na temat ostatnich chwil życia Gabi Petito znali tylko oni. I oboje zabrali swoją tajemnicę do grobu. Sprawa dziewczyny z wigwamu. Joanne Wolf i August Sengret poznali się zupełnie przypadkowo. Ich romans nie trwał długo. Podczas wojny takie krótkie relacje nie należały do rzadkości.
Wielu młodych ludzi zakochiwało się w sobie, licząc, że dla nich nadejdą kiedyś lepsze czasy. Że gdy skończy się koszmar wojenny, stworzą udany związek i założą rodzinę. Ale droga do szczęścia zwykle bywała bardzo trudna i wyboista. Nie inaczej było w przypadku pary z dzisiejszego odcinka. Życie Brytyjki, jeszcze zanim poznała Sangretę, było naznaczone traumami. Urodziła się w 1923 roku w miejscowości Tonbridge w hrabstwie Kent. W wieku 7 lat straciła ojca. Niedługo później jej matka poślubiła innego mężczyznę. Nowy związek wiązał się z przeprowadzką i zmianą otoczenia. Pochodziła z bardzo religijnej rodziny, dlatego rozpoczęła naukę w prywatnej szkole katolickiej. Matka chciała, aby jej córka podążała za naukami kościoła, znalazła męża i pewnego dnia założyła rodzinę. Robiła więc wszystko, aby tego dopilnować. Dziewczynka nie miała jeszcze skończonych 16 lat, kiedy zaręczyła się z młodym mężczyzną. Matka była z tego bardzo zadowolona. Chętnie wyraziła zgodę na ten związek, ponieważ wierzyła, że ten człowiek zapewni jej córce dobrą przyszłość. Chłopak był znany i szanowany w całej okolicy. Dodatkowo był dość bogaty, więc trudno było o lepszą partię. Mimo to młoda narzeczona nie była jeszcze przygotowana na tak poważne zobowiązanie. Tym bardziej, że wkrótce doświadczyła kolejnej tragedii. Jej ojczym przez lata zmagał się z problemami zdrowotnymi. Cierpiał na paranoję i bezsenność. Często nie radził sobie z natłokiem emocji, wtedy tracił nad sobą panowanie. Pewnego dnia popełnił samobójstwo. Jego ciało odnalazła pasierbica, która właśnie wróciła ze szkoły. Ten makabryczny widok miał ją prześladować do końca życia. Był rok 1939. Niedługo po pogrzebie ojczyma po raz pierwszy uciekła z domu. Później podobna sytuacja powtarzała się kilkukrotnie i coraz częściej. Matka powoli zaczęła tracić cierpliwość do swojej córki. Miarka przebrała się krótko po wybuchu wojny, gdy dziewczyna zerwała zaręczyny i uciekła do Londynu. Tam zatrudniła się w fabryce, ale szybko straciła swoje stanowisko. Podobnie było w kilku innych miejscach. Pracodawcy szybko ją zwalniali, a mieli ku temu wystarczające powody. Nie była dobrym pracownikiem. Często spóźniała się na swoją zmianę lub nie przychodziła w ogóle. Czasami sama odchodziła. Na przykład wtedy, gdy stwierdziła, że jej wypłata była stanowczo za niska. Często się przeprowadzała. Niekiedy wracała na jakiś czas do domu matki, innym razem korzystała z dobroci różnych przypadkowych osób, które spotykała. Choć wcześniej odrzuciła zaręczyny, nie zrezygnowała z planów założenia rodziny. Niecodzienny tryb jej życia oraz okoliczności sprawiły, że na jej drodze stawali najczęściej mężczyźni w mundurach. A ona miała słabość do żołnierzy, zwłaszcza Kanadyjczyków, których wtedy w Wielkiej Brytanii nie brakowało. Spotykała się z wieloma takimi mężczyznami, z niektórymi sypiała. Przynajmniej takie plotki docierały do jej matki, która coraz bardziej wstydziła się za córkę. Uważała, że młodej kobiecie nie przystoi takie zachowanie. Wolała, aby wróciła do domu i zaczęła żyć według obowiązujących wtedy standardów. Dziewczyna nie chciała jednak spełnić woli matki, a dość rzadki kontakt z nią utrzymywała wyłącznie przez listy. W jednym żołnierzu naprawdę się zakochała. Kanadyjczyk bardzo szybko obiecał jej ślub, swojej wybrance podarował nawet pierścionek zaręczynowy jako zapowiedź ich wspólnego życia. Nie wiedziała, że jej narzeczony nie był z nią szczery. Od samego początku wiedział, że nie będzie mógł spełnić swoich obietnic, bo wkrótce czekał go powrót do ojczyzny. Nieświadoma tego nastolatka uwierzyła w jego wizję małżeństwa i rodziny. Była zdruzgotana, gdy dowiedziała się, że wyjechał do domu w Kanadzie. Nie mogła się z tym pogodzić. Dlatego w rozmowach ze znajomymi często podawała się za mężatkę, której mąż nie chciał zostawić, ale otrzymał rozkaz wyjazdu z Wielkiej Brytanii. 17 lipca 1942 roku, krótko po rozstaniu z ukochanym, poznała w pubie innego kanadyjskiego żołnierza, Augusta Sangreta. Był od niej starszy o 10 lat. Jego ojciec był z pochodzenia Francuzem, matka Indianką. Informacje o jego dzieciństwie i wczesnych latach są dość skąpe.
Wiadomo tylko, że jego rodzina była uboga. Jako dziecko był bardzo chorowity, podobnie jak jego rodzeństwo. Ostatecznie miał dużo więcej szczęścia niż jego bracia, którzy zmarli bardzo młodo. Wyrósł na zdrowego i rosłego mężczyznę. Rodziców nie było stać na zapewnienie swoim dzieciom podstawowych potrzeb. Nigdy nie chodził do szkoły i przez całe swoje życie był analfabetą. Potrafił się tylko podpisać. Gdy chciał przeczytać list lub na niego odpisać, prosił o pomoc inne osoby. Od najmłodszych lat pracował na farmie. Mówił po angielsku. Znał także język, którym posługiwała się jego matka. Do tego miał świetną pamięć i właśnie tę cechę cenili w nim inni. Pomimo braku jakiegokolwiek wykształcenia, uważano go za inteligentnego i bystrego. Nie był aniołem. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny jego kartoteka kryminalna pękała w szwach. W 1932 roku za brutalną napaść trafił na pół roku do więzienia. Kilka lat później groził kobiecie, że ją zastrzeli. Skazano go za to na 3 miesiące pozbawienia wolności. Poza tym kilka razy aresztowano go za kradzieże i włóczęgostwo. Był dobrze znany kanadyjskiej policji. Pomimo jego bandyckiej natury, wiele kobiet uważało go za atrakcyjnego. Miały do niego słabość, a on chętnie z tego faktu korzystał. Wdawał się w liczne romanse i niezobowiązujące przygody o charakterze seksualnym. Najczęściej kończyły się one dla niego niezbyt przyjemnie. Z powodu zarażenia się różnymi chorobami wenerycznymi, kilka razy trafił nawet do szpitala. Nie mógł znaleźć sobie stałej pracy. Właściwie to nawet nigdy takiej nie szukał. Od czasu do czasu udało mu się gdzieś popracować dorywczo, ale nie przywiązywał do swoich obowiązków zbyt dużej uwagi. Miał 22 lata, gdy w roku 1935 wstąpił do armii. Będąc na służbie, często łamał wojskowy regulamin. Choć regularnie był za to karany, nie odsyłano go do cywila. W latach 40. jego pułk wysłano do Wielkiej Brytanii. Stacjonował w kilku miejscowościach, zanim trafił do Godalming. Krótko po przyjeździe wybrał się ze swoimi kompanami do najbliższego pubu. Podczas jednego z takich wypadów jego uwagę zwróciła znacznie młodsza od niego dziewczyna. To on pierwszy zaczepił Joanne. Widział, jak 19-latka zamawia przy barze lemoniadę. Postanowił zaproponować jej coś mocniejszego. Ona jednak nie piła alkoholu, więc grzecznie odmówiła. Później zaczęli ze sobą rozmawiać. Była przygnębiona, bo jej narzeczony porzucił ją i wyjechał z kraju. W trakcie rozmowy okazało się, że jej nowy znajomy także jest kanadyjskim żołnierzem. Z lokalu wyszli razem, bardzo szybko ich rozmowa przerodziła się w intymną relację. Gdy się rozstawali, umówili się na kolejne spotkanie. 19-latka początkowo planowała wystawić żołnierza, ale los znowu połączył ich ścieżki. August w towarzystwie kolegi natknął się na Joanne. Znajomy najwidoczniej również był nią zainteresowany, gdyż zaproponował rzut monetą. W ten sposób mieli zdecydować, który z nich zakończy wieczór w łóżku dziewczyny. Takie przedmiotowe traktowanie nie spodobało się zainteresowanej. Ostatecznie losowanie się nie odbyło. Kolega z monetą odszedł, a dalszą część wieczoru Joanne spędziła z Augustem. Dziewczyna nie miała gdzie spędzić tamtej nocy. Wychowany w kulturze kanadyjskich Indian, potrafił zbudować wigwam. Użył do tego cienkich pni drzew. Wigwam stanął w pobliżu bazy wojskowej, tak aby mężczyzna miał blisko. Tamtą noc spędzili razem. Tak rozpoczął się ich romans. Tuż przed 6 rano żołnierz wrócił do koszar. Spotykali się praktycznie codziennie, a miejscem spotkania była chatka, którą August zbudował. Przychodził zazwyczaj około 19, ale o 22 musiał być z powrotem w koszarach na apelu. Później wracał do kochanki i zostawał z nią do rana. Kanadyjczyk nie chciał, aby jego przełożeni lub koledzy dowiedzieli się o tym, gdzie spędza noce. Jednak jego wigwam stał w pobliżu bazy, więc po jakimś czasie inni żołnierze go znaleźli. W środku wciąż była dziewczyna. Przegoniono ją, a jej schronienie zniszczono. To nie ostudziło ich entuzjazmu. August w krótkim czasie skonstruował nowy wigwam dla swojej dziewczyny. Joanne lubiła pisać listy.
korespondowała ze swoją matką, która błagała ją o powrót do domu. Gdy z powodu zasłabnięcia na ulicy trafiła do szpitala, zaczęła pisać także do Augusta. Listy odczytywali mu koledzy. W swoich listach do kochanka zwierzała się, że jest bardzo samotna i nie ma nikogo, z kim mogłaby porozmawiać. Pragnęła, aby odwiedził ją w szpitalu. Wyznała, że ma tylko jego. Dodała również, że koniecznie muszą porozmawiać, bo ona ma mu coś ważnego do oznajmienia. W dalszej części listu oświadczyła, że oboje będą mieć maleństwo i że żałuje tego, co zrobili. Odniosła się przy tym do swojego katolickiego wychowania, a ich postępowanie określiła mianem niegodziwego. Podejrzewała, że jest w ciąży, a ojcem dziecka miał być August, choć oboje znali się zaledwie od tygodnia. W swoim liście dziewczyna przekonywała kochanka, że powinni stanąć na ślubnym kobiercu i stworzyć rodzinę. Nie wiadomo, czy August ją wtedy odwiedził. Na pewno spotkali się w dniu, w którym pacjentka opuściła szpital. Spędzili ze sobą prawie cały sierpień. Pod koniec miesiąca 19-latka ponownie trafiła na szpitalny oddział. Na początku września została wypisana. Miała wrócić we wrześniu na badanie kontrolne. Nie zrobiła tego. Wiadomo, że kilka dni wcześniej chciała wrócić do domu rodzinnego. Być może z uwagi na problemy zdrowotne. Napisała w tym celu list do matki, ale nie doczekała się odpowiedzi. Po opuszczeniu szpitala nie wróciła do wigwamu. Zamieszkała w jednym z opuszczonych budynków. August w wolnej chwili ją odwiedzał. Kobieta większość dni spędziła na pisaniu listów, poezji oraz rysowaniu. W swojej twórczości snuła plany o wspólnej przyszłości z ukochanym. Bardzo chciała zostać jego żoną. Podobno Kanadyjczyk podjął pewne kroki, aby dowiedzieć się, jakie formalności musiałby załatwić, aby wziąć ślub z Brytyjką. Joanne czasami opuszczała swoje miejsce zamieszkania. Niektórzy zaobserwowali, jak wchodziła do pobliskiego pubu. Jednak pewnego dnia przestała się pojawiać w okolicy. Zniknęła bez śladu. Ostatni raz widziano ją 13 września 1942 roku. Widziałem ją tamtego dnia. Szła w stronę sąsiedniej wioski. Nie była sama. Towarzyszył jej jakiś mężczyzna. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Na pewno był żołnierzem, bo miał na sobie mundur. Był brunetem i miał nieco ciemniejszą karnację. Po tym dniu nikt już jej nie widział. Słuch o niej zaginął. Kiedy wieści o tym dotarły do jej matki, kobieta początkowo się tym nie przejęła. To nie pierwszy raz, kiedy jej córka zniknęła bez słowa. Po jakimś czasie zawsze jednak wracała, a wtedy okazywało się, że po prostu uciekła, bo zrobiła coś nieodpowiedzialnego. Kobieta była przekonana, że i tym razem będzie podobnie. Tymczasem mijały kolejne dni, a dziewczyna nie wracała. Nie przychodziła do miejsc, w których zazwyczaj bywała. Nie kontaktowała się z osobami, z którymi spędzała najwięcej czasu. Nie było jej nawet u przyjaciółki, która wiele razy pomagała jej w potrzebie. Wiele osób zastanawiało się, gdzie może się ukrywać. Czy znowu zmieniła miejsce zamieszkania? A może znalazła sobie nowego partnera? Wszystko wyjaśniło się 3 tygodnie później. 7 października dwóch żołnierzy piechoty morskiej patrolowało rejon niedaleko Godalming. Była to spokojna okolica, w której oprócz pól i drzew nie można było zbyt wiele zobaczyć. Uwagę żołnierzy zwrócił pewien kopiec ziemi. Wydawało im się, że coś z niego wystaje. Kiedy podeszli bliżej, wiedzieli już, że mają rację. Było to ludzkie ramię, częściowo zjedzone przez dzikie zwierzęta. Natychmiast pobiegli do bazy wojskowej. Poinformowali o tym makabrycznym znalezisku swojego przełożonego, który najpierw sam poszedł ocenić sytuację, a potem sprowadził na miejsce Scotland Yard. Z dołu wyciągnięto kobiece zwłoki. Zmarła miała na sobie biało-zieloną sukienkę z koronkowym kołnierzem. Pod spodem bieliznę, a na stopach wełniane skarpety. Sprawca pozostawił jej ciało w płytko wykopanym dole, układając je twarzą do dołu. Nie zadał sobie trudu, aby dobrze je zakopać. Zwłoki były już w zaawansowanym stadium rozkładu. Sekcja wykazała, że kobieta zmarła w wyniku silnego uderzenia w tył głowy.
Lekarz sądowy doszedł do wniosku, że musiała leżeć twarzą do ziemi, gdy sprawca zadał jej cios. Uszkodzeniu uległa jej czaszka oraz kość policzkowa. Narzędziem zbrodni mógł być jakiś długi drewniany przedmiot. Znalezione na ciele rany kłute świadczyły o tym, że zabójca posłużył się także nożem. Zdaniem specjalisty, zabójca najpierw ugodził ją ostrym przedmiotem. Kobieta leżała wtedy twarzą zwróconą w jego stronę. Próbowała się bronić. Nagle ofiara znalazła się twarzą do ziemi. Być może upadła, co umożliwiło mordercy zadanie śmiertelnego ciosu. Nóż, którego użył, zdaniem eksperta, miał zakrzywiony koniec. Dla śledczych była to cenna wskazówka. Zmarła była kobietą w wieku od 17 do 20 lat. Jej wzrost oszacowano na 160 cm. Miała jasno-brązowe włosy, które krótko przed śmiercią rozjaśniała. Niedaleko miejsca ukrycia zwłok policjanci odnaleźli torebkę. W jej środku był portfel, kilka przedmiotów osobistych oraz dokument tożsamości należący do Joanne Wolf. Był także list adresowany do Augusta. Jeden z policjantów kojarzył 19-latkę. Kilka razy przesłuchiwał ją z powodu jej włóczęgostwa. Zapamiętał, że dziewczyna raz miała na sobie zieloną sukienkę z kołnierzykiem. Dokładnie taką, jaką miała na sobie zmarła. Potwierdziło, że należały do jej córki. Uznano wtedy, że zamordowaną kobietą była zaginiona 3 tygodnie wcześniej Joanne. W odnalezionym liście ofiara wspominała o tym, że jest w ciąży. Przeprowadzona sekcja zwłok nie potwierdziła tego, ale także nie potrafiła temu zaprzeczyć. Policja na początku śledztwa ustaliła kilka podstawowych faktów na jej temat. 19-latka w ostatnich dniach życia nie miała stałego miejsca zamieszkania. W przeszłości kilka razy uciekała z domu. Często sprawiała swojej matce problemy wychowawcze. Świadkowie zeznali, że ofiara była prawdopodobnie związana z kanadyjskim żołnierzem o imieniu August. W rozmowach ze śledczymi wiele osób zwracało uwagę na fakt, że noce spędzała w dość nietypowym dla Brytyjczyków miejscu. Z tego powodu 19-latka zaczęła być nazywana dziewczyną z Wigwamu. August był jednym z pierwszych świadków na liście funkcjonariuszy. Zapytano go o relację z dziewczyną. Przyznał, że się spotykali, ale nie wspomniał nic o rzekomej ciąży ani o planowanym ślubie. Wypowiadał się o niej w taki sposób, jakby była ona tylko jedną z wielu jego kochanek. Przyznał, że ostatni raz widział ją 14 września. Później już się nie spotkali. Następnie przesłuchano żołnierzy, którzy znali parę. Twierdzili oni, że podawał im sprzeczne ze sobą informacje związane z miejscem pobytu jego narzeczonej. Zawsze spędzał z nią dużo czasu. Ona też często przychodziła do nas do pubu. Jednak od pewnego czasu nie było jej widać, a on przychodził sam. Pewnego razu zapytałem go, gdzie jest jego dziewczyna. Powiedział mi wtedy, że wróciła do domu. Przyznał też, że żadnego ślubu nie będzie. 29-latek zaczął uwodzić inne kobiety w okolicy. Z niektórymi z nich nawet sypiał. Zapytany o to, co zrobi, jeśli o wszystkim dowie się jego narzeczona, wydawał się tym w ogóle nie przejmować. Zdaniem jego kolegów sprawiał wrażenie, jakby wiedział, że dziewczyna już do niego nie wróci. Swojemu dowódcy powiedział, że jest zaniepokojony jej zniknięciem, ponieważ wcześniej się pokłócili. Ona chciała ślubu, on nie. Po pewnym czasie żołnierz zaczął sobie zdawać sprawę z tego, że stał się głównym podejrzanym. Brytyjscy śledczy nie mieli innych tropów, a ten dotyczący partnera zamordowanej kobiety wydawał się dość mocny. Nieco starszy mężczyzna uwiódł nastolatkę, którą w sobie rozkochał. Po pewnym czasie zaczęła go namawiać na ślub. Jej ciąża, prawdziwa lub nie, miała przyspieszyć podjęcie przez niego decyzji. Być może Kanadyjczyk początkowo faktycznie wykazywał takie chęci, jednak z czasem poczuł, że nie jest jeszcze gotowy na tak odpowiedzialny krok. Dlatego nie chciał już kontynuować tej relacji. Wolał spotykać się z innymi kobietami, ale szalejąca na jego punkcie nastolatka skutecznie mu to uniemożliwiała. To mogło skłonić go do podjęcia decyzji o pozbyciu się jej. Zabezpieczono jego mundur wojskowy oraz koc, pod którym spał w koszarach. Obie rzeczy wcześniej wyprał.
dość nieudolnie, ponieważ śledczym udało się odnaleźć na nich ślady krwi. Niestety, wtedy nie udało się ustalić, do kogo ta krew należała, ale i tak był to dowód o dużym znaczeniu. Jeden z kolegów odnalazł w koszarach porzucony nóż. Znaleźli się świadkowie, którzy potwierdzili, że należał do Augusta. Miał wygięte ostrze, które pasowało do ran zadanych zmarłej 19-latce. 6 grudnia 1942 roku kanadyjski żołnierz został aresztowany pod zarzutem zabójstwa swojej narzeczonej. Proces rozpoczął się 24 lutego 1943 roku. Oskarżony nie przyznawał się do winy. Jego obrońca twierdził, że żaden ze zgromadzonych dowodów nie przemawiał za tym, że mężczyzna jest sprawcą. Zabezpieczony nóż o dość charakterystycznym ostrzu jest używany w brytyjskiej armii. Pragnę przypomnieć, że mój klient jest kanadyjskim żołnierzem. W kanadyjskiej armii noże wyglądają zupełnie inaczej. Zdaniem prokuratora o niczym to nie świadczyło. Oskarżony mógł ukraść komuś taki nóż lub go po prostu znaleźć. Poza tym okazało się, że do 1939 roku kanadyjscy żołnierze dostawali podobne noże. August już wtedy służył w armii, więc mógł posiadać taki egzemplarz. Oskarżony zaprzeczył swoim wcześniejszym słowom, że pokłócił się z dziewczyną. Oświadczył, że chciał ją poślubić i nigdy nie doszło między nimi do jakiejkolwiek awantury. To przeczyło zeznaniom świadków, którzy twierdzili, że mężczyzna nie zamierzał się żenić. Poza tym wielu z nich przedstawiło w sądzie bardzo niekorzystny obraz oskarżonego. Jego koledzy przekonywali, że był on zazdrosny o swoją dziewczynę. Złościł się i wybuchał gniewem, kiedy tylko zobaczył ją w towarzystwie innego mężczyzny. Jeden ze świadków przywołał historię, którą widział na własne oczy. Oskarżony zdenerwował się na kobietę, bo ta opuściła ich wigwam bez jego pozwolenia. Zdaniem wielu osób traktował ją jak swoją własność. Na sali sądowej przedstawiono niezwykle ważny dowód. Był to pewnego rodzaju ewenement, ponieważ do tej pory takie sytuacje nie miały miejsca. Prokurator stwierdził, że czaszka zmarłej kobiety musi zostać zaprezentowana w trakcie rozprawy. Eksperci medycyny sądowej wyjaśnili ławie przysięgłych, że obrażenia, które zadano zmarłej, mogły zostać zadane tylko nożem oskarżonego. Obrońca Kanadyjczyka argumentował, że to tylko ustalenie faktu co do narzędzia, a nie do sprawcy. Przedmiot znaleziono w koszarach i teoretycznie każdy z żołnierzy mógł go tam podrzucić. Uważał ponadto, że ofiara flirtowała z mężczyznami i prawdopodobnie miała wielu kochanków. Jednak wciąż pozostawał dowód w postaci śladów krwi zabezpieczonych na mundurze i kocu. Co prawda nie było pewności, że próbka materiału biologicznego faktycznie należała do zmarłej, ale czy mógł to być przypadek, że oskarżony zabrudził te rzeczy krwią akurat w tym czasie, gdy jego dziewczyna zaginęła? Prokurator zwrócił także uwagę na dziwne zachowanie mężczyzny tuż po tym, jak nastolatka zniknęła. Sprawiał wrażenie, jakby wiedział, co się jej stało i bał się, że kiedy to wyjdzie na jaw, on będzie podejrzany. Obrona przekonywała, że jest to proces opierający się na dowodach poszlakowych, wobec czego nie można było przypisać mu winy ponad wszelką wątpliwość. Jednak ława przysięgłych orzekła inaczej. Wydano decyzję. Ten mężczyzna zamordował Joanne. Mimo to przysięgli poprosili sędziego o niewydawanie najwyższego wyroku. Ten odrzucił tę sugestię i skazał oskarżonego na karę śmierci. W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że nie mógł inaczej postąpić i że był to jedyny możliwy wyrok, który mógł zapaść. Zdecydował, że oskarżony poniesie śmierć przez powieszenie. Skazany krótko po zapadnięciu wyroku złożył apelację. Zrobił to bez konsultacji ze swoim obrońcą. Sąd odrzucił jego wniosek, uważając, że proces przebiegł prawidłowo, a przedstawione dowody świadczyły o jego winie. Nie czekano zbyt długo na wykonanie egzekucji. 29 kwietnia 1943 roku w godzinach porannych mężczyzna został powieszony.
katem, który założył skazańcowi pętlę na szyję, był słynny Albert Pierpoint, naczelny kat Zjednoczonego Królestwa, którego słuchacze tego podcastu już nieraz mieli okazję spotkać we wcześniejszych opowieściach. Żołnierz do ostatniej chwili utrzymywał, że jest niewinny. Niektórych zastanawiało to, dlaczego nie chce się przyznać, skoro i tak zostało mu już niewiele życia. Czyżby nie był zabójcą, a jedynie kozłem ofiarnym? Po jego śmierci odkryto, że mężczyzna miał na ramieniu tatuaż. Były to dwa krótkie słowa. Joanne Woolfe. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Artykuł Getting Away with Murder? The Death of Martin Vik Magnussen. Opublikowany na stronie The Guardian. Artykuł The Exclusive Club, The Playboy and a Murder That Shot Mayfair. Opublikowany na stronie The Guardian. Artykuł Playboy Killer. Opublikowany na stronie The Sun. Artykuł Martin Vik Magnussen. Billionaire's Son Admits Role in Death. Opublikowany na stronie BBC. Artykuł A Visyrcha in Rumenue. Opublikowany na stronie Netavisen Nyheten. Artykuł Will Arrestere Faruks Papa. Opublikowany na stronie NA24. Artykuł Man po Grenet in Martinesaken. Opublikowany na portalu Stavangen Aftenblad. Artykuł Woman is Arrested over Murder Norwegian Socialite Student. Opublikowany na portalu Daily Mail. Artykuł Faruk Abdulhak Wife. Is Martin Vik Magnussen Murder Suspect Married? Opublikowany na portalu Genius Celebs. Strona internetowa Justice for Martin. Książka Claudii Brenner i Hanny Ashley. 8 Bullets. One Woman's Story of Surviving Anti-Gay Violence. Wydana w roku 1995 przez Firebrand Books. Artykuł Regarding Candidacy of Michael George for State Supreme Court. Opublikowany na stronie Erie Gay News. Artykuł Personal Story of Gun Violence Inspires One Ithaca Protester. Opublikowany na stronie The Ithaca Voice. Odcinek powstał na podstawie książki autorstwa Jessego Polaka i Marka Morana pod tytułem Death on the Devil's Teeth. Ponadto wykorzystano artykuły autorstwa Jerry Carino, Aja Romano czy Rebecca Everett. Opublikowane na portalach Vox, Boston 25 News, History.com oraz NJ.com. Odcinek powstał na podstawie artykułu pod tytułem Gabby Petito's Life with and Death by Brian Laundrie autorstwa Kathleen Hale oraz A Timeline of 22-Year-Old Gabby Petito's Case autorstwa Christine Maxoris. Ponadto wykorzystano informacje ze strony internetowej FBI oraz takich portali informacyjnych jak Vanity Fair, CNN, New York Post, People czy E! News. Książka Jamesa Trowa The Wigwam Murder, wydana w roku 1994 przez wydawnictwo Constable. Artykuł The Wigwam Murder, opublikowany na stronie History of Sorts. Artykuł August Sangret, opublikowany na stronie The History Room. Artykuł Indian Soldier is Tried for Death of Wigwam Girl, opublikowany 11 stycznia 1943 roku w dzienniku Ottawa Citizen. Artykuł Five Delinquent Soldiers, opublikowany na stronie Capital Punishment UK. Artykuł 75 Years On After Wigwam Murder, opublikowany na stronie Haslemere Herald.